bardzo dla nas sympatycznej obronie pracy doktorskiej magistra Radosława Bomby, a to z tego powodu ona jest najbardziej sympatyczna, bo doktoraty z kulturoznawstwa to już kilka mamy, że to jest doktor naszego hołdu. To jest doktor pierwszego rocznika naszego kulturoznawstwa i on rozpoczyna jakby nowy etap w życiu kulturoznawstwa na UMCS-ie. Nowe kadry, nasze kadry tutaj, nowy etap życia naukowego, mam nadzieję, rozpocznie. Po dobrych recenzjach, po dobrych egzaminach myślę, że to tak się zakończy. To taki uroczysty i taki nasz wstęp krótki. Jeszcze raz serdecznie witam, w szczególności oczywiście chciałbym powitać naszych gości, to znaczy pana profesora Kazimierza Krzysztofka z Warszawy, ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, czyli naszych recenzentów, i pana profesora Michała Ostawickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który też na naszą tą uroczystość przybył. No witam oczywiście pana Radka, jako osobę tutaj najbardziej istotną prawie. No witam całą komisję naszą i wszystkich zebranych. No porządek jest oczywiście tradycyjny. Na początku bym, może jeszcze jedną rzecz przypomnę dla formalności, że oczywiście pan Radek został na ostatniej Radzie Wydziału dopuszczony do dalszych etapów, jak to się nazywa, tej procedury, prawda, przewodu doktorskiego, na podstawie tej, że ma dwie recenzje pozytywne i że znał, tutaj też podkreślę, bardzo dobrze wszystkie przewidziane prawem egzaminy, a egzaminator z filozofii, pamiętam, zapytał, czy u nas wszyscy tak dobrze znają filozofię. No, nie chciałem zaprzeczać, aczkolwiek tak troszeczkę z dystansem odpowiedziałem, że tak. Więc to jest ta podstawa, no i dzisiaj jest dalszy etap. Praca doktorska pana magistra, jeszcze Radosława Bomby, ma tytuł Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności. Promotorem pracy jest profesor Andrzej Radomski. Jest tutaj. I może na początek poproszę pana profesora Radomskiego o przedstawienie sylwetki doktoratu. Dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj chcąc przedstawić w bardzo syntetycznym skrócie sylwetkę doktoranta, no w przypadku pana Radosława byłoby bardzo trudno, dlatego że mimo stosunkowo krótkiego stażu na niwie działalności akademickiej posiada on już imponujący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. Więc ja tutaj postaram się w paru punktach wskazać jego tutaj najistotniejsze osiągnięcia i dotychczasową drogę naukową. Pan Radosław Bomba, rozwinął w 1980, jest absolwentem Technikum Elektronicznego. Rzecz, która na pewno mu pomogła, jeśli chodzi o późniejszą działalność akademicką, dlatego że nabył tutaj stosowne kompetencje w zakresie nowych technologii. W roku 2004 obronił licencjat z kulturoznawstwa, w 2005 magisterium, w 2006 z kolei obronił licencjat z socjologii i od roku 2006 jest asystentem w Zakładzie Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze naszego Instytutu. I tutaj też na uwagę zasługuje fakt, że już jako student uczestniczył w prowadzonym przeze mnie seminarium badawczym wraz z grupą swoich kolegów i było to takie swoiste przetarcie do uprawiania poważnej nauki. Już jako student uczestniczył również w różnego typu konferencjach naukowych organizowanych tutaj przez nasz Instytut, a także w innych ośrodkach akademickich w Polsce. Też chciałbym zwrócić uwagę,
że swym talentem niejako od razu zwrócił moją uwagę, również takim swoistym podkreśleniem jego nieprzeciętnych zdolności było to, że wszystkie te dwa kierunki, które skończył, ukończył ze średnią 5,0. Ze wszystkich egzaminów miał same piątki, co jest oczywiście też sytuacją bardzo rzadko spotykaną. Jego dorobek naprawdę jest imponujący, biorąc pod uwagę właśnie, że do dzisiejszego dnia jest asystentem, ponieważ on obejmuje no, kilkadziesiąt publikacji w naprawdę renomowanych czasopismach wysoko punktowanych krajowych. Równie imponujące jest są jego osiągnięcia organizacyjne. No, bez przesady można powiedzieć, że jest moją prawą ręką. Współuczestniczył w powstawaniu portalu Wiedza i Edukacja. Współuczestniczył w organizowaniu różnych konferencji naukowych. Tak więc tutaj można powiedzieć, że jest naprawdę podporą nie tylko zakładu, ale również całego Instytutu. Przygotował pionierską w Polsce pracę doktorską na temat gier komputerowych. Jest to no, pierwsze tak wszechstronne ujęcie problematyki gier, ukazujące ją z perspektywy, właściwie z wielu perspektyw, z tą główną kulturoznawczą, antropologiczną, jako oczywiście no, wynikającą z tego, że to jest pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa, więc no, niejako ta perspektywa tutaj musiała być na pierwszym planie. I to tyle w takim syntetycznym skrócie. Myślę, że on sam najlepiej dalej opowie, co jest przedmiotem jego badań i przedstawiamy to Państwu rozprawę doktorską. Dziękuję bardzo. W dalszej kolejności poproszę już naszego doktoranta o przedstawienie tez swojej pracy doktorskiej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również ludzi zgromadzonych wirtualnie w Święce Second Life, bo nasza obrona, choć moja obrona, odbywa się równolegle w tym wirtualnym środowisku. Także tym bardziej również witam naszych gości z całej Polski. Moja praca zatytułowana Antropologia gier komputerowych. Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności. Jest pewnym takim syntetycznym spojrzeniem na fenomen gier komputerowych w kulturze, a mianowicie chciałem pokazać w sposób kompleksowy i systematyczny, jak gry komputerowe wpisują się w codzienne nawyki, jak przeobrażają współczesną kulturę lub wreszcie jak stają się jej częścią. Zacznę od części metodologicznej. Zasadniczą płaszczyzną moich rozważań, którą respektuję w pracy, jest konstruktywistyczny model poznania. Między innymi zakłada on, że rzeczywistość jest konstruowana przez praktyki społeczne. Prawdziwość przekonań zależy od kontekstu społecznego. Fakty są konstruktami kulturowymi. Istotna jest również koncepcja prawdy, którą się określa jako konsensualną, koherencyjną. Zakłada się tutaj, że prawda jest pewną formą porozumienia społecznego. Również istotną płaszczyzną, kolejnym poziomem metodologicznym jest oczywiście antropologia codzienności. Tutaj tak hasłowo wymieniłem główne jakby wątki, które w tej współczesnej antropologii codzienności się pojawiają, a mianowicie, że kultura ma charakter procesualny. Antropologia codzienności postuluje studiowanie konkretnych kontekstów kulturowych. Zauważa się tutaj, że badacz i badani wpływają na proces konstruowania znaczeń kulturowych. W przeciwieństwie do klasycznej antropologii zwraca się tutaj uwagę na badanie kultury zachodniej, która właściwie w tych nurtach wcześniejszych no, była taką ślepą flanką, praktycznie nie było refleksji na jej temat. I takimi metodologicznymi ujęciami tego wątku, tej perspektywy jest koncepcja opisu gęstego Clifforda Geertza lub badania brytyjskich studiów kulturowych nad odbiorem mediów. Najważniejsi przedstawiciele to Michel Desertot, Hubert Eco, Roland Barthes, z polskich badaczy Rosu Lima, Piotr Sztomka, Wojciech Burszta i Waldemar Kulikowski. Oczywiście istotnym aspektem badań nad nowymi nadgrami komputerowymi jest również teoria nowych mediów, dlatego też w swoich rozważaniach
również korzystam z kategorii wypracowanych na gruncie badań medioznawczych. Te kategorie tutaj wymieniam, jest to reprezentacja numeryczna, modularność, automatyzacja, wariacyjność, transkodowanie, wirtualna rzeczywistość, realna wirtualność, imersja, interaktywność, interpasywność i interfejs. I dopełnieniem moich rozważań, taką wisienką na torcie, jest ta perspektywa ludologiczna, która no jest to taka dyscyplina, która jest bardzo młodą dyscypliną, bo wyłoniła się pod koniec lat 90. Postuluje ona badanie gier jako odrębnego fenomenu kulturowego. Ważnymi kategoriami są tutaj takie kategorie jak symulacja i akcja. Również badacze tego nurtu postulują, że gry komputerowe powinny się badać na trzech komplementarnych płaszczyznach: zasady gry, świat gry i rozgrywki. W dalszej części pracy zajmuję się historycznym spojrzeniem na gry komputerowe. Jest to ujęcie, które można określić kulturową historią gier komputerowych. Prezentując ten wątek, posłużę się tutaj linią czasu, wyodrębniłem w swoich rozważaniach takich pięć zasadniczych okresów rozwoju gier komputerowych. Pierwszy okres obejmuje, rozpoczyna się w 1947 roku, bo właściwie wtedy powstaje prototyp pierwszej gry komputerowej. W latach 50. grami komputerowymi zaczynają zajmować się naukowcy, używa się ich do testowania komputerów, ale również do badań nad sztuczną inteligencją. Tutaj dużą inspiracją były teorie Alana Turinga. Również szybko tymi koncepcjami wykorzystaniem gier komputerowych w różnych praktykach społecznych zaczyna się interesować wojsko i biznes. W latach 60., co jest bardzo ważne, tutaj to zdjęcie na dole pokazuje pierwszych hakerów, którzy stworzyli na Uniwersytecie MIT na komputerze PDP-1 grę Space War. Bardzo często jest ona wymieniana jako taka pierwsza sensus dicto gra komputerowa, która służy tylko i wyłącznie do rozrywki. Te inne gry miały jakieś jakby istotniejsze cele, nie tylko rozrywkowe. Początek lat 70. to oczywiście rozwój przemysłu gier komputerowych. Tutaj ta pani z automatem do gier przedstawia pierwszy automat do gier, Computer Space, stworzony przez Nolana Bushnella, twórcę firmy Atari, która właściwie w latach 70. była takim monopolistą, jeżeli chodzi o tworzenie gier. Automaty do gier pojawiają się w tym okresie w kręgierniach, pubach, barach. Inną istotną postacią i wynalazkiem jest Ralph Bauer, który stworzył pierwszą konsolę do gier, ona się znajduje tutaj. Dzięki temu gry stały się również popularną rozrywką domową, zaczęły kształtować nawyki spędzania wolnego czasu. Pod koniec tego okresu, w roku 1980, powstaje pierwsza gra sieciowa MUD. Jeszcze wtedy oczywiście nie było internetu, ale były już sieci uniwersyteckie i na Uniwersytecie Wessex Richard Bartle tworzy właśnie pierwszą tego typu grę. Lata 80. to głębokie przemiany na rynku gier komputerowych, głębokie przemiany w samej kulturze gier komputerowych. Zasadniczą taką kwestią jest pierwszy poważny kryzys, który się pojawił na rynku, wywołany nadprodukcją i słabą jakością gier, co powoduje zmiany filozofii produkcji, większe uwzględnienie potrzeb odbiorców, produkowanie gier o wyższej jakości. Nintendo reorientuje się również na najmłodszych użytkowników, ale najważniejszym, takim przełomowym wynalazkiem, fenomenem tego okresu jest oczywiście pojawienie się i upowszechnienie się komputerów domowych, które umożliwiły użytkownikom również samodzielne tworzenie gier. Dzięki komputerom też pojawiły się różne typy gier, które bardziej się opierały już na logicznym myśleniu, tak jak gry strategiczne czy przygodowe, a nie tylko na zręczności i refleksji. Kolejna dekada, dekada lat 90. to oczywiście rozwój komputera domowego. Pojawiają się również nowe sposoby obcowania z grami komputerowymi oparte na perspektywie pierwszoosobowej, first person perspective, fotorealistyczna grafika, również głośne dyskusje nad problematyką przemocy w grach komputerowych. Na początku lat 90. ustalone zostały zasady ratingu. Pierwsze kobiece bohaterki, nie muszę chyba przedstawiać słynnej Lary Croft, i też kwestie płci, które są coraz częściej dyskutowane. Dekadę to kończy upowszechnienie się internetu, coraz większa popularność gier sieciowych, co rozwija się w kolejnym okresie, czyli już można powiedzieć we współczesności. Tutaj mam do czynienia ze wzrostem zainteresowania grami sieciowymi, na przykład World of Warcraft, który już zgromadził ponad 12 milionów graczy.
rozwijają się wirtualne światy, które stanowią nową przestrzeń relacji społecznych, tworzenia wspólnot, również powstaje tutaj ekonomia, bo ekonomia wirtualnych światów zaczyna się łączyć z ekonomią realną, powstaje gier niezależnych jako reakcja na komercjalizację rynku, również nowe interfejsy, wykorzystanie GPS-ów, systemów rozszerzonej wirtualności, systemów sczytujących ruchy ciała, takich jak chociażby Kinect, rozwija się również oddolne przetwarzanie gier przez samych graczy. Kolejny rozdział poświęciłem współczesnej kulturze, którą określa się często kulturą 2.0, zatytułowałem go codzienność 2.0, gry komputerowe w medialnej kulturze uczestnictwa. Kultura 2.0 lub kultura uczestnictwa, bo właściwie te nazwy są stosowane dość często zamiennie, ma jak gdyby dwa aspekty, czy dwie takie zasadnicze płaszczyzny. Pierwszą płaszczyzną jest płaszczyzna stricte technologiczna. Wiąże się ona z przeobrażeniami internetu po 2001 roku. Tutaj znany chyba wszystkim dzisiaj Loga, Wikipedia, Flickr, Facebook czy YouTube. W tym okresie powstaje Web 2.0, internet uspołeczniony, internet drugiej generacji, który zachęca użytkowników, czy właściwie opiera się na oddolnej twórczości, oddolnych działaniach użytkowników. Drugą płaszczyzną komplementarną jest płaszczyzna społeczna w kulturze 2.0. Właściwie dosłownie realizują się koncepcje prosumpcji, partyzantki semiotycznej, zawłaszczania i personalizacji treści. Jest to, używając słów Zygmunta Baumana, kultura, która funkcjonuje jak spółdzielnia spożywców. Pojawia się cyrkulacja treści zamiast tradycyjnego modelu nadawca-odbiorca. Kultura oparta na przetwarzaniu treści, jak określił Lawrence Lessig, jest to kultura remiksu. Kultura, co warto podkreślić, która nie ogranicza się tylko i wyłącznie do mediów, ale również kształtuje inne sfery życia społecznego. Manuel Castells na przykład mówi o społeczeństwie sieciowym, Barty Stepfist jako nowy model integracji społecznej mówił o netokracji, pojawiają się nowe koncepcje ekonomiczne jak wikinomia, open source czy nowe standardy prawne jak Creative Commons. W świecie gier komputerowych, we współczesnym świecie gier komputerowych ta kultura 2.0, kultura uczestnictwa manifestuje się najsilniej w takich praktykach jak cheating, czyli oszukiwanie systemu gry przez graczy, modding, modyfikowanie i przetwarzanie gry lub jej elementów, różne indywidualne style gry, dzisiaj właściwie gry się otwierają na użytkownika, jego preferencje i jego pomysły. No i oczywiście oddolna twórczość graczy, portale o grach, blogi, fora internetowe, kanały YouTube, filmy fanowskie, opowiadania, wiersze, recenzje, przewodnicze. Także jest to dość bogata kultura. Pomimo, że zasadniczą przesłanką kultury 2.0 jest uczestnictwo, to nadal pojawiają się tutaj grupy wykluczone i nadal mamy dość często do czynienia z dyskryminacją. Tutaj istotną kategorią jest kategoria płci. Właściwie jeżeli patrzymy na graczy, to nie ma zbyt dużych dysproporcji. Mniej więcej większość badań się zgadza, że gra mniej więcej porówno kobiet i mężczyzn, taka sama ilość kobiet i mężczyzn, z niewielką przewagą mężczyzn, tutaj akurat 6%. Natomiast problem pojawia się gdzie indziej. Problem pojawia się w sferze produkcji. Otóż rynek, producenci gier to w większości mężczyźni, jak wskazują badania, ponad 88%. Dlatego też w niektórych grach też jak gdyby dominują męscy gracze. Tutaj Niki wskazuje, że jest to około 80% wszystkich graczy. Dlatego też nadal kobiety są narażone na takie zjawiska jak seksizm, traktowanie grających kobiet jako słabszych graczy, nagabywanie. Warto jednak podkreślić, że kobiety nie są bierne i powstają organizacje i ruchy na rzecz równouprawnienia i na rzecz jak gdyby przezwyciężenia tej opresyjnej sytuacji. Podobny problem często pojawiający się w grach komputerowych to problem mniejszości rasowych, które są też dość stereotypowo portretowane. Często cechy charakterystyczne dla danej mniejszości przypisywane są na przykład postacią negatywną, taką jak orki i trolle. W niektórych grach jest problem w ogóle z wyborem kolorowych graczy, bo po prostu nie przewidziano kolorowych awatarów, więc kolorowy gracz musi grać białym awatarem. Jest to sytuacja ewidentnie dyskryminująca. I wykluczenie osób starszych, chociaż tutaj jest to inny typ wykluczenia, bo chciałem zauważyć, że ponad 26% wszystkich graczy to jest osoby powyżej 50 roku życia. Akurat te panie, które tutaj grają na konsoli Wii, na pewno nie są wykluczone. Natomiast wiele starszych osób po prostu wstydzi się przyznać do tego, że gra, że korzysta z gier komputerowych, bo w tym
środowisku jest to jeszcze interpretowane jako coś infantylnego, dziecinnego, dlatego pojawia się samo wykluczenie. Co jest niebezpieczne, bo właściwie badania pokazują, że dzięki grom komputerowym osoby starsze mogą nawiązywać lepszy kontakt na przykład ze swoimi wnuczkami, tworzyć taką płaszczyznę porozumienia, praktykę spędzania wolnego czasu. Dzisiaj gry komputerowe, gry 2.0 to również kwestie tożsamości. Gry 2.0 otwierają się, tak jak powiedziałem, na działania gracza, dlatego jak dowodzą badania, można projektować różne aspekty własnego ja w świat gry, co umożliwia potencjalnie autorefleksję, przepracowanie pewnych elementów naszej tożsamości. Pojawiają się eksperymenty z tożsamością, pojawia się zjawisko hipertożsamości, pojawia się również proces inkorporacji i egzystencjalizacji tych wirtualnych światów, czyli są one jak gdyby przedłużeniem naszej rzeczywistości. I te same przeobrażenia, znaczy podobne przeobrażenia dotyczą form konstruowania wspólnoty. W grach powstają, jak określiłem, wspólnoty 2.0. Najczęściej w paradygmacie wspólnot sieciowych. Większość tych wspólnot, większość tych grup utrzymuje relacje za pomocą sieci i narzędzi elektronicznych, które sieć udostępnia. W grach komputerowych da się wyodrębnić dwa warianty tych wspólnot. Są to wspólnoty netokratyczne, zhierarchizowane, z silnym przywódcą, bardzo sformalizowane. Wspólnoty wirtualne, nastawione na cele społeczne, otwarte i egalitarne, ale powstają również inne wspólnoty, jak na przykład wspólnoty rodzinne, czyli rodziny wspólnie grające w gry komputerowe, co staje się właściwie przedłużeniem realnie istniejących więzi społecznych. Wspólnoty szatniowe powstające na czas jednej rozgrywki, na przykład na przyjęciu. I oczywiście nieskończona ilość różnego rodzaju hybrydowych wspólnot i sposobów uspołeczniania. Czwarty rozdział poświęciłem problematyce transformacji sfery pracy i życia zawodowego pod wpływem gier komputerowych. Dzisiaj przemysł gier komputerowych jest jednym z najprężniej działających przemysłów kreatywnych. Jak niektórzy badacze twierdzą, prześcignął już pod względem dochodów przemysł filmowy. I tutaj wyodrębnić można takie trzy zasadnicze grupy. Są to wydawcy, którzy finansują proces produkcji gier, bo jest to proces bardzo kosztowny, często wieloletni. Deweloperzy, którzy już sensu stricto zajmują się tworzeniem danej gry. Tutaj wyodrębniłem kilka takich najistotniejszych profesji. One są bardzo zbliżone do innych grup pracujących w branży ICT. Oczywiście mają swoją specyfikę. Takimi wyodrębniającymi się tutaj kategoriami czy rolami społecznymi są level designerzy, czyli projektanci poziomów i testerzy gier. Oczywiście inne grupy, takie jak muzycy czy graficy, również pracują w przemyśle gier trochę inaczej niż w innych branżach. I dopełnieniem tej struktury są technologowie, którzy zapewniają sprzęt, na którym deweloperzy pracują. Oprócz tego na gry komputerowe, na sferę pracy wpływa również profesjonalizacja zjawiska e-sportów. Wyewoluowały one z oddolnych działań graczy mniej więcej w latach 90. z gier za pomocą sieci LAN. Obecnie jest to już środowisko zawodowe, zorganizowane podobnie do prawdziwego sportu. Są trenerzy, zawodnicy, menadżerowie, zawodowe ligi graczy. W niektórych krajach, jak Korea Południowa, takie rozgrywki są transmitowane przez kanały telewizji, a najlepsi gracze mają status celebrytów, jak u nas, nie przymierzając, przy euro piłkarzy. I innym aspektem przeobrażeń, jakie zachodzą dzisiaj w sferze pracy pod wpływem gier komputerowych, pod wpływem adoptowania pewnych mechanizmów z gier zaczerpniętych, jest zjawisko gamifikacji. Ono dzisiaj się upowszechnia wraz z nowymi aplikacjami, internetem mobilnym, tutaj można wymienić Foursquare, Scavenger, ale również pewne eksperymenty. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie gry. Chore Wars jest to gra, która polega na tym, że zdobywamy kolejny poziom doświadczenia, żyjemy sobie w świecie fantazy, natomiast punkty doświadczenia uzyskuje się za wykonywanie prac domowych. To jest bardzo ciekawe, że ta gra wpływa na realne praktyki. I kolejnym takim istotnym aspektem tego, jak gry czy mechanizmy znane z gier wpływają na realnie istniejące zawody, jest gra My Farm. Tutaj internauci z całego świata mogą się pobawić w farmę, tylko różnica polega na tym, że bawią się w prawdziwą farmę, czyli za pomocą aplikacji internetowej sterujemy prawdziwą farmą, która jest umieszczona w Wielkiej Brytanii. Innym aspektem tych przeobrażeń sfery pracy jest game farming, praktyka, która polega na zarabianiu realnych pieniędzy przez graczy na sprzedaży
na sprzedaż wirtualnych przedmiotów ze świata gier, artefaktów, uzbrojenia fikcyjnej waluty, świadczenie usług innym graczom. Jak farmerzy no, grają przez wiele godzin właściwie w chwili. Czy sprzedają wirtualne jaja? Nie wiem. Oczywiście jest to w Chinach pewna forma no, legalnej działalności gospodarczej, czyli młodzi ludzie grają na przykład 12 godzin i sprzedają znalezione w grze przedmioty swoim kolegom na przykład ze Stanów Zjednoczonych za już realne dolary. I też taką sferą, która jest dzisiaj mocno zgamifikowana, jest współczesne wojsko, to już nie tylko symulatory pojazdów, tutaj widzimy piechotę, która sobie ćwiczy przed misją w systemie Virtual Battle Space for Army, czyli zanim wykonamy misję, zanim żołnierze wykonają misję, mają taką próbę generalną w grze komputerowej. Powstają również gry decyzyjne dla na przykład szkolenia kadry oficerskiej, gry wyrabiające kompetencje kulturowe, tutaj Army 316, która kształtuje, uczy jak gdyby kultury arabskiej, tutaj kolejna gra, która uczy mowy ciała Irakijczyków, także nie tylko strzelanie, nie tylko umiejętności bojowe, ale również kompetencje kulturowe. Dzisiaj również gry komputerowe w amerykańskiej armii są wykorzystywane w psychoterapii. Tutaj mamy sesję psychoterapeutyczną prowadzoną za pomocą systemu Virtual Iraq. Cała procedura polega na tym, że żołnierz, który przeżył syndrom jakiś uraz na polu walki, no po prostu w wirtualnym świecie przepracowuje to wraz z psychologiem. Ta terapia odnosi niebywałe sukcesy i dość prężnie to zjawisko się rozwija. Oczywiście wykorzystanie gier jako elementu militainment, czyli takiego rodzaju propagandy, tutaj przykład America's Army, która jest grą dostępną bezpłatnie w sieci, ale przy okazji możemy sobie na stronie America's Army przeczytać dużo o amerykańskim wojsku, a nawet złożyć formularz i zaciągnąć się do armii przy okazji, jeżeli tam się bardzo spodoba, do prawdziwej armii. Zastosowanie urządzeń zdalnych też wpływa na to, że gry coraz bardziej upodabniają się do wojny, upodabnia się do gry. Tutaj przykład dronów, robotów zwiadowczych. Często właśnie piloci tych urządzeń twierdzą, że właściwie ich doświadczenia są bardzo zbliżone do tych doświadczeń, które przeżywają w grach komputerowych. I ostatni rozdział mojej pracy poświęciłem grom komputerowym i edukacji w epoce cyfrowej. Tutaj posłużę się taką infografiką. W tradycyjnym społeczeństwie industrialnym, co się jest społeczeństwem nowoczesnym, industrialnym, istotnymi takimi kompetencjami była rytualność, posłuszeństwo, rutynowa praca i w takich warunkach doskonale spełniała się tradycyjna szkoła z testami, przyswajaniem wiedzy, jedną prawidłową odpowiedzią czy interpretacją. Natomiast dzisiaj żyjemy w społeczeństwie sieciowym, globalnym, gdzie istotne są takie kompetencje jak elastyczność, innowacje, kreatywność. Jak wskazuje wielu badaczy, doskonale sprawdzają się w kształtowaniu takich kompetencji właśnie gry komputerowe z takimi aspektami jak symulacja, eksperyment, stosowanie zróżnicowanych strategii. Oczywiście, żeby efektywnie wykorzystać gry komputerowe, trzeba rozwinąć pewne kompetencje. Często określa się mianem alfabetyzacji medialnych, czyli kompetencji, które pozwalają nam lepiej rozumieć i adaptować nowe media, w tym właśnie gry komputerowe, do różnych aspektów zawodowych, edukacyjnych, ale również kompetencje, które pokazują nam, że one są pewnym sztucznym tworem, pewną kreacją, czymś, co jest konstruowane i często również rozwijającą się tutaj praktyką jest entertainment, czyli łączenie nauki i zabawy. Jest to sposób na, jak niektórzy dzisiaj zauważają, zaangażowanie ucznia w proces edukacyjny. Jak zauważają psychologowie, gry pozwalają osiągnąć doświadczenie przepływu, czyli takiego stanu kreatywnego. Jest kilka modeli adoptowania gier do procesu edukacyjnego. Model akademicki, model widowiskowy, konstrukcyjny, model oparty na wytwarzaniu czy wyrabianiu kompetencji proceduralnych, model oparty na grach epistemicznych i koncepcja Digital Games Based Learning, która jakby postuluje przeobrażanie nawet całego systemu szkolnego na wzór gry komputerowej. Takie eksperymenty również miałem okazję przeprowadzić u nas w Instytucie. Na swoich zajęciach stworzyliśmy symulację historyczną jaro 85 w Second Life. Studenci mieli klasyczne zajęcia, na których uczyli się, zdobywali informacje o
epoce, o festiwalu w Jarocinie, o subkulturach, ale zajęcia kończyły się tym, że stworzyli, studenci zbudowali w świecie Second Life właśnie taką symulację historyczną, bazując na tej wiedzy, którą zdobyli. I pod pewnymi aspektami ten model rzeczywiście bardzo, bardzo się sprawdził. Tutaj zdjęcia z pracy. I podsumowując, można powiedzieć, że da się zaobserwować tendencję przenoszenia się komputerowych zamkniętych instytucji naukowo-szkoleniowych do sfery publicznej, prywatnej, a następnie osobistej. Widoczna jest również intensyfikacja obecności gier komputerowych oraz praktyki działań opartych na mechanizmach znanych z gier w życiu codziennym współczesnych ludzi. Oczywiście ma to związek z upowszechnieniem się nowych urządzeń medialnych w społeczeństwie. Kultura gier umożliwia oddolną kreatywność graczy, co przeczy przekonaniu, że medium to tworzy bierne postawy. Gry stają się częścią życia codziennego, pozwalają na kreowanie tożsamości i wspólnot. Rozwój gier, jak starałem się wykazać, również sprzyja przeobrażeniu sfery pracy i edukacji. Gamifikacja, zacieranie się granic między pracą i zabawą i zjawisko edutainment. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Jeszcze to nie koniec. Jeszcze to nie koniec i teraz rozpoczniemy dyskusję pracą doktorską pana magistra Ludwika Mozy. W pierwszej kolejności oczywiście oddam głos panom profesorom recenzentom. Może tak po kolei pana profesora Krzysztofka. Dobrze, pan profesor Kazimierz Krzysztofek. Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka komisjo. Muszę się przynieść, także odbiję w oczy. Czy też przeprowadzę tu. Pierwszą w polskim piśmiennictwie z zakresu nauki społecznej systematyzację problematyki gier komputerowych jako fenomenu kulturowego, wykraczającego jednak daleko poza kulturę, będącego bowiem także sferą ekonomii, polityki, nauki, edukacji. I waga tej problematyki dla refleksji o kulturze współczesnej nie wymaga uzasadnienia, ponieważ rola tych gier systematycznie rośnie. Gra i zabawa plasują się w centrum kultury popularnej epoki komputera i sieci. Można powiedzieć, że gry wykreowały jakby kulturę uczestnictwa tak avant-la lettre, jeszcze zanim Jim O'Reilly ogłosił epokę 2.0, czyli produkcji zawartości tworzonej przez internautów poza korporacjami, rynkiem i instytucjami publicznymi, rządami. Czyli można powiedzieć, że dla młodszych, dla generacji, tak jak dla większości tu z Państwa, dla tubylców sieciowych, gry są, to już jest mainstream, to nie jest coś niszowego. Ja tu skrócę tę recenzję, ponieważ ma 8 stron i zajęło mi to co najmniej pół godziny, a chciałem zająć Państwu nie więcej niż 15 minut, więc wydobędę rzeczy najważniejsze. Co do metody. Autor posłużył się metodą interpretatywną, którą zastosował przy wtórnej analizie źródeł. Przeprowadził własne badanie, o którym na koniec swojej prezentacji wspomniał w ramach projektu Jarocin 85. Praca więc nie jest tylko teoretyczna, ale także empiryczna, ponieważ jest analizą zawartości gier połączoną z krytyczną analizą dyskursu. I magister Bomba, pewnie nazywa tego po imieniu, posłużył się metodami wypracowanymi przez młody nurt metodologii badań sieciowych, nazwane etnografią wirtualną, która jest często wykorzystywana do badania społeczności internetowych, traktowanej jako swoiste plemiona. Atutem tej metody jest badanie kontekstu działań i
zdarzeń społecznych, które to konteksty są trudne do uchwycenia przy badaniu ilościowym, czy nawet w wywiadach respondenci nie zawsze są bowiem w stanie zdefiniować sytuację, w jakiej się znaleźli. Więc teraz przejdę do takich systematyzacji mocnych stron i przedstawienia uwag krytycznych. Więc do mocnych stron zaliczam po pierwsze to, że rozprawa traktuje, jak na to wskazuje tytuł, traktuje o grach komputerowych i sieciowych, ale w szerokim kontekście wiedzy o nowych mediach. Dobrze przybliża relacje między grą, technologią i kulturą, a także kanon wiedzy ludologicznej od Kejua i Huizinga po współczesną refleksję na temat gier i zabaw. Znajdziemy tu solidną porcję wiedzy o ekonomicznej i technologicznej stronie gier, historii, systemie produkcji oraz całym instrumentarium informatycznym, hardware, software itd. Obszernie ujęta jest relacja podmiot-użytkownik, technologie, narzędzia, a także implikacje dla tożsamości podmiotu. I tu ważny element tej pracy, który u nas w PSM socjologii jest jeszcze ciągle mało obecny, mianowicie to, co znalazłem w pracy, te elementy teorii Actor Network, czyli tego nurtu refleksji, wprowadzony został do nas właśnie przez Bruno Latoura, Michela Calona czy Johna Lowa, mianowicie, że to już nie są najistotniejsze, czy nie tylko istotne są relacje między ludźmi, ale również relacje między ludźmi a przedmiotami. Ponieważ nasze coraz silniejsze uwikłanie w gry, uzależnienie od komputera, oprogramowania zmienia nasz sposób myślenia o nich, sprawia, że w sieci nie czujemy się jedynymi aktorami, podmiotami, który wchodzi w interakcję z innymi podmiotami ludzkimi. I to praca dobrze ukazuje. Powtórę. Autor stawia wiele ważnych pytań, może bardziej takich specjalistycznych, o naturę gier jako tekstu kultury, snuje rozważania, jak badać, interpretować gry, czy narratywistycznie, zgodnie z metodologią wypracowaną przez studia literatury czy filmoznawcze, czy ludologicznie, a więc tak antynarratywistycznie. No więc tu jest cały katalog takich kategorii widzianych z perspektywy tożsamości podmiotu, cyborgizacji człowieka, wirtualnego ciała, w związku z użyciem awatarów, za pośrednictwem których konstruuje się tożsamość, a często właśnie tę hipertożsamość, czyli to, co można nazwać multi-identity. Po trzecie, zwraca uwagę dobre osadzenie teoretyczne pracy. Tu zresztą wymienił teorie, do których nawiązuje, te nowsze teorie, więc nie będę ich tu wymieniał. I co jest istotne, że autor szuka oparcia nie tylko w nowszej literaturze, tam tej netokracji, czy deserto i innych, a także w starszym dorobku teorii kultury, socjologii, antropologii. I dzięki, ponieważ jest tendencja, żeby ten stary dorobek jednak lekceważył. To, co mają do powiedzenia na temat dzisiejszych czasów, dzisiejszych technologii, starzy, umarli mężczyźni, ci, którzy tworzyli ten kanon teorii kultury czy teorii w ogóle. Więc sięga do tego starego dorobku, ale jest on przydatny do zrozumienia starzy biali umarli mężczyźni. Przydatny do zrozumienia dzisiejszych zjawisk na styku technologii. Wreszcie po czwarte, w pracy znajdziemy solidne wyjaśnienie, co nowe media, czyli media cyfrowe, w tym zwłaszcza gry, robią z kulturą, jak ją kodują, a co kultura zrobi z nimi. To jest ważny moment, zaleta tej pracy, że autor nie pławi się w zachwytach nad podmiotem, nad siłą podmiotu, który wszystko może. Otóż nie może, ponieważ następuje tak zwany koformatyzm, wzajemne formatowanie. Że nam się wydaje, że formatujemy technologię, którymi się posługujemy, a tymczasem technologię z
zwrotnie formatują nas, na przykład poprzez wrzucony kod komunikacji w Twitter czy SMS, zmuszają nas do takiego innego kodu językowego. I wreszcie, po piąte, jako jeden z istotnych walorów o sprawie widzę zrównoważone podejście do wartościowania gier w kategoriach etycznych. Jak wiadomo, wylewa się dużo pomień, mówiąc brutalnie, na gry, które psują kulturę, psują moralność, psują wszystko. Tymczasem autor dezawuje takie opinie. Zresztą nie jest w tym odosobniony, coraz więcej jest też już teraz takich opinii. I nawet ci, którzy byli przeciwni, zmieniają zdanie. Są bardziej, w sposób bardziej wyrażony, wypowiadają się o grach. Wartościowa jest refleksja antropologii codzienności. Ja spotykam się z tym pojęciem na gruncie socjologii codzienności, czyli tak zwanej trzeciej socjologii, która trzecia, dlatego pierwsza zajmowała się wielkimi strukturami społecznymi, nawet państwa i tak dalej, druga różnymi tam interakcjonizmami symbolicznymi, tymi więziami społecznymi. I tu jest, nie jestem antropologiem, więc wydaje mi się, że to przeniesienie tej codzienności na grunt antropologiczny jest ważne. Tu nawet też się prosiło, żeby się tym zajął, ponieważ ten język to pokazuje, że pojawiają się nowe terminy, które wypełniają naszą codzienność. Znaczy nazwy czynności, SRL, MMS-owanie, zarysowanie, czatowanie, mikroblogowanie, blokowanie, cyberrandkowanie i tak dalej. Przecież tego nie było. A to już jest tak potężny dział, sektor życia, że no, trzeba było się w tym końcu. Dajcie chwała tu autorowi, że tę antropologię tu ożywił, czy też zmodernizował. I na końcu listy pozytywnych stron wspomnę o bardzo dobrze zarysowanym problemie cielesności, która, no co mówię, o rekorporalizacji wręcz. Odgrywa ta cielesność rosnącą rolę w światach wirtualnych. Pierwsza generacja teorii internetu ją lekceważyła, ponieważ ta cielesność była niewidoczna. Liczyły się jakby emisje z mózgu. Tak było u Williama Gibsona w literaturze cyberpunkowej. Czyli podsumowując, dwa dobre rozprawy. Magister Bomba w interesujący sposób ukazuje zmiany, jakie się dokonały w cyberprzestrzeni, związane przede wszystkim z multimediatyzacją, rosnącą rolą ciała, czytanie mowy ciała, co jest ważne w grach i tak dalej. I jeszcze jeden, gamifikacja. Otóż dopiero teraz się to zaczyna o tym więcej mówić. Magister Bomba napisał artykuł już parę lat temu o gamifikacji, jeszcze używając angielski gamification, bo nikt nie było polskiego pojęcia. I tu, uprzedzając już jak parę krytycznych uwag, powiem, że tu kryje się pewna pułapka w tej gamifikacji, polegająca na behawioralnym sterowaniu wzmocnieniami pozytywnymi i negatywnymi, zwłaszcza na eksploatowaniu nagrody, co łatwo przywodzi na myśl manipulację sprzeczną, humanistyczną koncepcją człowieka jako świadomego podmiotu. Oczywiście gamifikacja może pełnić pozytywne funkcje, ale trzeba też widzieć ich słabości i ograniczenia. Jeśli wszystko ma być tainment, wczoraj miałem okazję usłyszeć taki referat o tym, jak to się w tej chwili robi już oprócz entertainment, advertainment, militainment jest już charitainment. Zabawa przy jednoczesnym jakiejś pracy charytatywnej. Pokazywać w sposób zabawowy. Dobrze, więc teraz kiedy się czyta bardzo dobrą pracę, takim naturalnym odruchem czytającego jest zastanowić się, co by jej wyszło na korzyść. Ona się broni w takiej formie, jakiej jest. Natomiast rozumiem, że będzie wydana jako
książka. Dlatego postanowiłem podsunąć autorowi parę sugestii, które jednocześnie mogę potraktować jako pewne uwagi do pracy. Mianowicie przy charakteryzowaniu tej gamifikacji Tainment warto było nawiązać do fundamentalnej pracy Gerarda Schulze Der Lebensgesellschaft, Kultur Soziologii der Gegenwart z początku lat 90. No, autor wprowadza tam pojęcie Lebens, czyli tych doznania przeżycia jako pewnej waluty, która dzisiaj bez poznania przeżycia nie ma, niczego się nie da sprzedać. Czyli też czegoś, co budzi emocje, co mówi się, że to jest swoista kultura kasyna. Doznanie w kasynie. Wreszcie drugi wątek, który warto rozwinąć, to jest gry jako gospodarka doświadczenia. An Experience Economy. Otóż wyszła teraz książka Wieczna Radość. Ekonomia polityczna nowej kreatywności. I autorzy, czy też przedstawiciele tego nurtu, Maurizio Lazzaratto, Wilna i inni, twierdzą, że to jest po prostu nowy kapitalizm. Nowy kapitalizm, w którym udział mają olbrzymi udział, mają to gry, jeśli ktoś to się nazywa, te inne, to są nowe złoża kultury, którą się ma za darmo, z której się czerpie pełną myszką, którą się reprodukuje, puszcza w obieg. I to są te złoża symboliczne, które, na których potęgę zbudował Facebook i inne korporacje, które są molochami. Dobrze, jeszcze problem, bo autor jest socjologiem jednocześnie, więc zabrakło mi tu nawiązania do Weibera i Lukmana, do społecznego tworzenia rzeczywistości. Na ile to społeczne tworzenie rzeczywistości można przełożyć na społeczne tworzenie technologii, prawda? Bo autor przyjmuje założenie konstruktywizmu, czyli odrzuca determinizm. Ale warto byłoby jednak się zastanowić, czy determiniści, poczynając do Denise, przez Magdalena, czy oni nie mają jednak racji w dużym stopniu, czy dzisiaj nie możemy przyznać racji. To, że ta sfera narzędziowa, ta instrumentalna, że ona wywołuje zmiany w podstawie sfery kultury społecznej, czyli tej normatywnej, ekspresywnej, kognitywnej i ludycznej treści. I na koniec jeszcze kwestia, którą określam jako samozaopatrzenie ludyczne i poznawcze użytkowników internetu, czyli tu warto było nawiązać do, to tu wyjaśnia te kategorie takie jak mobbing, cheating i tak dalej. Tu warto było nawiązać do Jürgena Habermasa, do jego teorii działania komunikacyjnego, komunikacji jest handel. Bo on tam pokazuje, jak, dość dawno to pokazał, jak te nowe technologie pozwalają na powrót do czasów spontanicznej komunikacji, te miliardy SMS-ów, MMS-ów, e-maili, miliony grup dyskusyjnych, blogów, serwisów społecznościowych, społeczności gier i powstaje jakaś postać inteligencji kolektywnej, o której pisali Pierlewi i Dekarkow. Kultura przebywa w sieciach, jest to kultura bardziej działania społecznego niż instytucji. Energia społeczna przepływa z instytucji do sieci, wizja komunikującego się społeczeństwa i tak dalej. Nowe tożsamości, nowe obywatelstwa wyłamujące się ze starej kultury. I to się wpisuje, ten Habermas się wpisuje doskonale w antropologię nowej codzienności. I jeszcze uwaga do podsumowania. Autor znuje w nim wywody, powtarzając niektóre wcześniejsze stwierdzenia, należało raczej ograniczyć się do kwestii ogólniejszych, na przykład wskazując na obszary, w których należy rozwinąć badania.
nakreśli z perspektywy tej subdyscypliny w ramach cyberkulturoznawstwa, które, jak wiem, zaczęło się już w tej uczelni. Miałem przyjemność zresztą ten program w czasie pochwale opiniować. W tych grach kryje się jeszcze wiele zagadek dla kulturoznawców, antropologów, socjologów, psychologów. Na przykład psycholodzy zastanawiają się, miałem okazję wysłuchać, pracuję w uczelni psychologicznym głównie. Zastanawiają się, jak to się dzieje, że dzieciak dotknięty ADHD potrafi godzinami siedzieć bez ruchu przed monitorem. Co się takiego dzieje? Jak widać z tego zestawienia pozytywnych stron i uwag krytycznych, te pierwsze zdecydowanie dominują. Uwagi krytyczne, jak powiedziałem, informuje pod kątem przygotowania publikacji. Czyli reasumując, praca jest dobrym przyczynkiem, czy bardzo dobrym przyczynkiem do kulturoznawstwa, gdy bowiem to istotny obszar subdyscypliny i kierunku studiów, które określa się jako to właśnie cyberkulturoznawstwo. Więc praca jest wartościowym przewodnikiem intelektualnym po problematyce gier, które już weszły do głównego nurtu kultury popularnej. I ta kultura popularna, co ważne w tej książce, że dzięki niej nabywa się nowych umiejętności. To nie jest ogłupianie, jak się mówi. Chociaż jest też z tego polu ogłupiania. Ale dzięki uczestnictwu w kulturze popularnej zyskuje się nowe kompetencje, oswaja się nowe media, nowe technologie, dzięki temu po prostu łatwiej przeżyć. Czyli książka będzie czymś w rodzaju referendum dla przyszłych badaczy społecznego tworzenia rzeczywistości w grach komputerowych. Na ponad 400 stronach autor pomieścił olbrzymią dawkę wiedzy w szerokim kontekście nowych mediów i książka będzie adresowana do odbiorcy o pewnych kompetencjach oczywiście wykształconego, ale nie będącego w tym miejscu. Magister Bomba zaproponował wysokiej jakości dyskurs kulturoznawczy z artykułów głęboką erudycją, trafnymi intuicjami intelektualnymi. Praca została napisana w dobrym komunikatywnym i hermetycznym języku. Stwierdzam zatem w konkluzji, że dzięki dogłębnej analizie intelektualnemu przetworzeniu przez autora bogatego materiału teoretycznego i analitycznego, praca sprostała merytorycznym i warsztatowym wymogom rozprawy z autorskiej i spełnia też warunki ubiegania się o dopuszczenie magistra Radosława Bomby do końcowego etapu przewodu doktorskiego oraz uliczenie po stopniu doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwa. Ja przepraszam, że zajmę może Państwu dużo czasu, ale praca na to zasługuje, żeby pokazać, powiedzieć o niej jak najwięcej, tym bardziej, że jest taka frekwencja. Mi się dawno nie zdarzyło być na obronie rozprawy doktorskiej, gdzie było więcej niż 10 lat. To jeszcze tytułowym świecie. Jeszcze tak, tytułowym świecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wszystkie uwagi. Cieszę się w szczególności, że tyle są pozytywne. Właśnie prawie zdecydowana została sprawa, że to będzie książka. Tak to rozumiem. No i w dalszej kolejności też kolejnego recenzenta poproszę o wypowiedź pana profesora Michała Ostrowickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dobrym towarzystwie jesteśmy, Warszawa i kraj, a pomiędzy... Tak było w historii. To jest brama krakowska. Nie ma warszawskiej. Szanowni Komisja. Nasz główny aktor dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim chcę wyrazić słowa uznania za to, co, w czym uczestniczymy. To znaczy, że właśnie dokonuje się wydarzenie ważne humanistyczne. To znaczy, mamy pierwszą obronę doktoratu w historii polskiej, humanistyki w Polsce w sieci. Chodzi o to, że w humanistyce ciężko jest o przełom. W humanistyce ciężko jest o sytuacje, które, tak jak w naukach ścisłych, powodują, że coś jest krok do przodu zrobione, popchnięte do przodu, jak to się mówi. Trudno mi powiedzieć, czy publikuje się tak znaczące rzeczy, które by zmieniały obraz świata. Są ważne ze względu na opis rzeczywistości człowieka, tego, czym żyjemy. Ale właśnie laboratorium humanistyki, czy takie wydarzenia, warto podkreślić, że się dzieją jako przełomowe, właśnie jako takie, które po latach będą mieć swoje historyczne znaczenie. To znaczy, że nie będzie się dało ominąć w historii cyberkultury, komputerów,
humanistyki budowanej na tym tle o dzisiejszym wydarzeniu. Także chylę czoła przede wszystkim z Państwa. Bardzo się zresztą cieszę, że biorę w tym wydarzeniu swój udział za swoistą odwagę, decyzję, podjęcie takiego trudu, jak w innych dziedzinach nauki się to dzieje, bo to jest swoisty lot na księżyc. Nawet nie to, że już w tym momencie tutaj jesteśmy, bo wiadomo, że te sprawy się dzieją, ale przygotowanie tego, nasze psychiczna asymilacja tej sytuacji, to były całe tygodnie. No tutaj decyzja od naszego doktoranta zakładowa błyskawicznie, no, ale trzeba było jednak, żebyśmy się wszyscy z tą sytuacją jakoś oswoili. Także to już jest, to jest po prostu znaczące wydarzenie w świecie tam. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję, że to się dzieje i że mogę brać w tym udział. Jeszcze zanim przejdę do recenzji, słowo, również lekka dygresja, gdyż ktoś dzisiaj napisał do mnie, że w nocy miało wydarzenie astronomiczne pewne zaszło, to znaczy, że Wenus przeszła przez tarczę Księżyca i że to się dzieje raz na 100 lat. Ponieważ wszystko mi się kojarzy z dzisiejszym wydarzeniem, pomyślałem, że to właśnie jest może takie symboliczne przejście nasze przez jakąś właśnie granicę albo coś, co jest dostrzegane na tle jakiejś szerszej, kontekstowej tarczy właśnie zdarzeń w świecie nauki. A zatem tyle, jeśli chodzi o te słowa wprowadzenia i przechodzę do recenzji. Będę się starał przedstawić obszerne fragmenty, ale też nie tak, żeby Państwa zanudzić. Doktorant reprezentuje klarowność myślenia i spójność poglądów. Powoduje to, że rozprawa jest badawcza i wartościująca oraz że może być traktowana jako teoria naukowa służąca opisowi zjawisk gier komputerowych. W tym sensie zmierza się w niej do przedstawienia problematyki w sposób obiektywny. Już na początku chcę podkreślić, że praca zyskała moją aprobatę i zainteresowanie poprzez samą tematykę. Teoretyczne podjęcie tematu gier komputerowych jest niecodzienne. Może na pierwszy rzut oka łączyć się z pragmatyką zjawiska podobnego do rozrywki, a tak naprawdę posiada istotny, powszechny i globalny wymiar. Uważam, że pan Radosław Bomba przedstawił tę tematykę z akademicką powściągliwością badacza, za którym przemawia zarówno erudycja, jak i własne doświadczenie. Ponadto powszechność gier komputerowych, jak i siła ich oddziaływania domaga się tego typu prac badawczych, co nazywam zobowiązaniem humanistyki do wyjaśniania zjawisk wynikających z technologii. To jest chyba jeden z ważniejszych elementów mojej recenzji i w ogóle kontekstu, jakim myślę o tej rozprawie doktorskiej, dlatego że właśnie to zobowiązanie humanistyki to jest zupełnie coś innego niż do technologii, niż sama technologia. To znaczy uważam, że humanista nie musi tego wszystkiego przeklikiwać na zasadzie takiej, że czasem no, po prostu raczej chodzi o to, żeby to zrozumieć, żeby przedstawić jako zjawisko w świecie człowieka, a nie tylko jako technologię jako taką. Stąd nie chodzi o same gry, ale chodzi o to, z czym mamy do czynienia jako zjawiskiem masowym, kiedy no, w pokojach na przykład naszych dzieci albo rodziców cały czas te wentylatory szumią i tam się na wyświetlaczach dokonują różne rzeczy, a w głowach również się dokonują różne rzeczy, a w świecie jeszcze się te same rzeczy dokonują, tylko właśnie na zasadzie spotkania w sieci. Rozprawa pana Radosława Bomby sytuuje się w obszarze nowatorskich, wręcz koniecznych w humanistyce teorii. Mam przekonanie, że w niektórych częściach pracy nie chodzi o model kultury, ale o to, że współcześnie rzeczywistość człowieka taką właśnie jest, jak opisywane w rozprawie. Te wątpliwości filozoficzne się za chwilę pojawią, czy ja myślę o modelu, czy myślę o metafizyce. Dla mnie to niekoniecznie jest tylko model, ale rzeczywiste zdarzenia, które nawet nie muszą być w kategoriach teoretycznych, czy właśnie modelu opisywane, ale po prostu stwierdzeń, że tak jest. I to drugie wolę, zwłaszcza, że to tutaj bardzo dobrze ta metafizyka się wyłania, czyli po prostu byt jako taki wynikający z technologii, czyli zagadnienia antropologiczne, poznawcze, no cała dziedzina filozofii. Tematyka przedstawiona jest z perspektywy osoby zaangażowanej,
Zjawiska, jakim się zajmuje naukowo, stąd już we wstępie jest jasno powiedziane, że rozpowszechniony krytyczny pogląd na temat gier komputerowych, na przykład ich funkcji uzależniających, jest jednostronny i niewystarczający. Zresztą to tu padło i słusznie. Inne wytwory kultury, w tym telewizja, kino lub nawet książki, również mogą powodować podobne ludzkie zachowania. Ma tu miejsce także ogólna wypowiedź odnośnie pozytywnych wartości odnajdywanych w grach komputerowych, takich jak edukacja językowa. Tutaj podkreślam, że to jest bardzo taki pragmatyczny, pragmatyczna uwaga, bo rzeczywiście moi dwaj synowie uczyli się angielskiego na grach komputerowych. No, trzeba było się dogadać, więc no, po prostu nie ma wyjścia, bo ułamki sekund decydują o tym, czy się uda tam coś, czy się nie uda. Trzeba rozumieć, co pisze ten drugi człowiek ze Stanów czy z Europy. Rozwój kreatywności i wyobraźni, także budowania się relacji międzyludzkich, to również istotny element, ale już w tym momencie zostawiam to. Czy jak można by dodać stosowanie strategii komunikacyjnych lub ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji. Wszystkie te elementy znajdują się w rozprawie i uważam za bardzo ważne, interdyscyplinarne i godne uwagi. Pierwszy rozdział zatytułowany Metody badań gier komputerowych zawiera poglądy metodologiczne, przybliżające do konstruktywizmu w krytycznym dyskursie w stosunku do poglądów zmierzających do obiektywizacji rzeczywistości. Dostrzegam tu pewną niedogodność, ale wynikającą z moich własnych poglądów filozoficznych, niż by traktować to jako uwagę krytyczną w odniesieniu do recenzowanej rozprawy. To jest, że opieranie się na tym konstruktywizmie nie musi być wystarczające dla wyjaśnienia istoty opisywanych zjawisk, zwłaszcza natury ludzkiej. Stąd umiarkowanie przyjmuje taką perspektywę metodologiczną. Odniosłem niemniej wrażenie, że nawiązania do transcendentalizmu Kanta są trochę niewystarczające. W tym wypadku, w przypadku moralności lub estetyki już samego Kanta idea transcendentalizmu nie jest tak oczywista, jak w odniesieniu do istnienia rzeczywistości świata człowieka. Chodzi o to, że temat gier komputerowych to niekoniecznie jedynie kwestia konstrukcji świata, ale wspólne, rzeczywiste doświadczenie graczy. Istotowe zjawisko dotyczące zbiorowej partycypacji człowieka decydującego i kreującego swoją rzeczywistą egzystencję. Wyjaśniam tylko tyle, że jeżeli bazujemy na filozofii, której geneza tkwi w filozofii Kanta, co jest jasne, że tak robimy generalnie, no trudno jest w ten sposób nie myśleć o filozofii, ale w pewnym momencie warto się z tym pożegnać. Po to, żeby przestać myśleć w kategoriach konstrukcji, co z jednej strony jest dojmujące i niezaprzeczalne, ale z drugiej strony gramy. No, więc te ręce biegają po klawiaturze i warto się zastanowić, czym to jest w stosunku do transcendentalizmu i wątpliwości, które no, tak naprawdę obezwładniają w pewnym momencie. No, mamy tego świadomość, niemniej właśnie tutaj na uniwersytecie staram się taką kwestię wyłonić, kontrowersyjną, ale no, trudno. I z konstrukcją też czasem trzeba się zmierzyć, kiedy się 8 godzin siedzi przed komputerem. Podrozdział zatytułowany Wykorzystanie antropologii codzienności w badaniach nad grami komputerowymi jest swoistym wprowadzeniem, w którym doktorant słusznie, nazywając je powierzchownymi, przywołuje w perspektywie krytycznej szereg obiegowych poglądów. Ponieważ to już padło i dość mocno było omówione, także opuszczam ten fragment recenzji i przechodzę do następnego rozdziału, to znaczy zatytułowanego Gry komputerowe a zjawisko wirtualnej rzeczywistości i realnej wirtualności, gdzie zostały zawarte treści, które uznałem do tej pory za najważniejsze treści. We fragmencie tym zasadnie przedstawiono znaczenie rzeczywistości wirtualnej na tle rozwoju kulturowego jako rodzaju rzeczywistości współczesnych czasów. Nawiązania do Jeana Baudrillarda, Wolfganga Welscha oddają intencje doktoranta zmierzające do przedstawienia gier komputerowych jako wartościowego składnika dzisiejszej rzeczywistości. Tutaj dodam, że dyskusja dzisiejsza z Baudrillardem, z Welschem, szczególnie z Welschem, którego no, aspiracje były ogromne, a w przypadku Baudrillarda, no, wyrażam tutaj w ogóle wątpliwości, to tutaj bardzo ładnie się wprasowały w tekst. Uważam, że można by to w ogóle było rozwinąć w przyszłości. To są wątki filozoficzne, ale tutaj zgadzam się i popieram te treści, które się pojawiły. Fragment dopuszczam tutaj tego akapitu, niemniej chciałbym jakoś to podsumować, że tutaj z kolei nieco zbyt mało miejsca poświęcono imersyjności,
będąc jednym z najważniejszych zjawisk cyberkultury. No to jest ogromna teoria imersji. Tu się pojawiła w pewnym wycinku. Czyli, że godziny spędzone przed komputerem nie tylko, zresztą w kontekście gier, sprawiają, że tematyka imersji mogłaby być szczegółowo omówiona. Interaktywność uzyskuje szerszy i dobry opis, na przykład także w odniesieniu do teorii neuronów lustrzanych. Interfejs został również ciekawie omówiony, szczególnie mam na myśli wskazaną jego rodzajowość wyróżnienia interfejsu mieszanego jako najbardziej, wyróżnienie interfejsu mieszanego jako najbardziej nadającego się do opisu gier. Jak widać, tutaj ta teoria nie zatrzymuje się, znaczy tutaj ta teoria nie zatrzymuje się nad opisem gier, ale w tym wątku metodologicznym na przykład właśnie sięga po neurony lustrzane. To są dobre kierunki, to znaczy, że tam doktorant granic nie widzi, prawda, że on będzie gdzieś tam szedł, brnął i może będzie tworzył na tym tle kolejne myśli, idee. Właśnie o to chodzi, żeby nie zatrzymywać się na jakichś stwierdzeniach, ale już sięgać po odkrycia, które są aktualne. Tworzyć analogię, w ogóle korzystać ze swojego potencjału, potencjału wiedzy dla tworzenia swojej teorii. Ostatni z podrozdziałów części pierwszej, perspektywa ludologiczna w badaniach, w badaniu gier komputerowych dotyczy opisu gier jako fenomenu ergodycznego, angażującego człowieka w przestrzeni fizycznej oraz intelektualnie i emocjonalnie. Tutaj znowu opuszczam ten fragment, też już o tym mówiliśmy generalnie, no, padało już tutaj te stwierdzenie. Rozdział drugi, kulturowa historia gier komputerowych, jest nieco nostalgicznym i pozwalającym czytelnikowi na wytchnienie od wcześniejszej teoretycznej analizy. Rozdział zaczyna się od ogólnej uwagi, że historia gier komputerowych zawiera w sobie kilka innych historii. Na przykład historię komputerów, jest to świetnie tu przedstawione, historię technologii, oprogramowania, a także rozwoju mentalności. No, tutaj ten rozdział jest fascynujący, zresztą Państwo zaraz usłyszycie. Doktorat wymienia kilka etapów w rozwoju gier komputerowych, poczynając od 1947 roku, gdy opisuje pierwszą grę działającą przy pomocy oscylatora sterującego graficznie wykreowanym pociskiem, najprawdopodobniej inspirowanym śledzeniem samolotów na ówczesnym radarze. Opisano tu następnie kilka gier komputerowych powstałych do lat 70., wskazując, że powstały one jako efekt zintegrowania i fascynacji, fascynacji ich twórców, niż jako produkt komercyjny. Rozdziały te czyta się jednym tchem. Miejscami wręcz tekst jest na pograniczu przekazu naukowo-fabularnego, co sprawia dodatkowe zainteresowanie. Tutaj jest szereg przykładów właśnie z wykorzystaniem komputera Atari. Jedna z pierwszych gier o nazwie Pong, no to wszyscy znamy, prawda, tą grę, która właśnie polegała na odbijaniu taką rakietką elektroniczną piłki. Także wspomina w następnej kolejności o Mighty User's Dungeons. No tutaj znowu muszę dodać, że sam miałem z niektórymi z opisanych gier do czynienia, jak na przykład Space Invaders, Doom Ogame czy World of Warcraft. I odczułem satysfakcję, że znalazłem one w mniejszej pracy swoje teoretyczne zobowiązanie właśnie w świecie nauki. Doktorant świetnie uchwycił ducha każdej z opisywanych epok w historii gier komputerowych, jak i zaprezentował same gry. Rozdział ten jest napisany z pasją i doskonałą znajomością tematyki. Pozwólcie Państwo, że sprawdzę, co się dzieje z moim awatarem, czy nie poszedł spać, więc już właśnie tutaj kliknąłem i już wracam do tekstu recenzji. Zainteresowały mnie tutaj pojawiające się intuicyjne wątki. Tutaj cytuję, że pierwszą koncepcję wirtualnej rzeczywistości znaleźć można w starożytności, w rozważaniach Platona. Tutaj dodam, że to są ciężkie tematy ontologiczne. Też zostawię tutaj tekst recenzji, skomentując, że tutaj no, wymaga to nieco głębszego wejścia w ontologię, bo jednak porównanie świata platońskiego idei jako rodzaju rzeczywistości Platona realnej, a dla niektórych z nas platonistów również w stosunku do rzeczywistości tak zwanej wirtualnej, elektronicznej, jeszcze do... No więc właśnie, w odniesieniu jeszcze do świata fizycznego jako istniejącego lub nie, jako transcendent, to jest trochę bardziej złożone, ale dobrze, że to się pojawiło, bo rzeczywiście takie intuicje nieco upraszczające pojawiają się w literaturze, ale no,
przyznam się, że przyglądam się temu tematowi chyba z 5 lat i nic tak przynajmniej dla mnie, więc po prostu tutaj też odnajduję podobne intuicje i zafascynowanie. Dobrze, niemniej no właśnie tak jak mówię, tematyka tutaj jest nieco bardziej złożona. Rozdział trzeci, codzienność 2.0, gry komputerowe w medialnej kulturze uczestnictwa, poświęcony zaangażowaniu człowieka w sieci, tak o charakterze komercyjnym, czyli czynnego uczestnictwa, na przykład w działaniach korporacyjnych, jak i na zasadach indywidualnych. Tutaj szanowny pan profesor, mój przedmówca, wspomniał o tym właśnie, o komercjalizacji i o tym związanych zjawiskach, także to już też padło. Przedstawiono tutaj treści związane z cheatingiem, kulturą hakerską oraz legalnymi modyfikacjami gier komputerowych. I jest to przedstawione intrygująco, zostało opisane i jest poparte wszechstronną wiedzą. Daje się odczuć, że pan Radosław Bomba posiada tutaj doświadczenie własne, na przykład związane z życiem w gildiach, o czym zresztą w pewnym momencie wspomina. Także dobrze tutaj nawiązuje doktorant do tradycji krakerskiej z lat 80. wynikającej z ideologii open source, związanej z łamaniem zabezpieczeń gier komputerowych i wgrywaniem krótkich filmów na początku skopiowanego na dyskietki instalatora. Są tu także nawiązania do zagadnień wolności i kontroli użytkowników w stosunku do właścicieli serwerów. Ciekawa jest charakterystyka graczy Power Gamers, tak zwana, która przedstawia ich jako zaangażowanych w grę, traktowano jako przedmiot fascynacji. To jest bardzo dobre ujęcie wyrażającej się w podejmowaniu szeregu działań niezwiązanych bezpośrednio z grą, czyli że gra determinuje świat fizyczny. Wszystko jest podporządkowane godziną zalogowania się i rozpoczęciem w gildii jakiejś akcji, która będzie trwać na przykład do późnej nocy. Przedstawiono w tym rozdziale również tematykę genderową, o której zresztą doktorant wspominał, także również tylko do tego nawiązuje. Okazuje się, że gry komputerowe wciąż zyskują większe zainteresowanie mężczyzn, choć tutaj widziałem, że nawet była tak krótko, że to się zmienia. Podobnie jak i to, że awatary o ciemniejszej karnacji cieszą się mniejszym zainteresowaniem, a wiek uczestników gier zmienia się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii, czyli że stopniowo podnosi się wiek graczy. Także stwierdzenie dzisiaj, że dzieci grają w gry komputerowe jest właściwie mylne, no bo właśnie widzieliśmy, że nie tylko. Tutaj kilka uwag o tożsamości sieciowej. Też pozwolę sobie ten fragment recenzji ominąć. Niemniej przechodzę do rozdziału czwartego, ale tutaj nie, jednak przy tej tożsamości sieciowej chcę podkreślić, że właśnie doktorant był w gildiach. Właśnie przeżył swoje godziny, lata, tygodnie w różnych światach. Widać, to emanuje to z tej rozprawy doktorskiej, że tam się różne rzeczy działy i w niejednej akcji uczestniczył. Także to jest wszystko bardzo przekonujące. Po prostu widać, że nad ranem przebudzenie w świecie fizycznym było przebudzeniem po prostu no, takim prawie rzeczywistym, prawda, a nie ze snu. Ale dobrze, bo tutaj się tego nie da tak pozostawić. Dobrze, że to doświadczenie się tutaj zawiera. No także właśnie jest o ciągłym uczestnictwie, o game farmingu. No to są też niezłe właśnie rzeczy, jak ludzie próbują żyć z gier komputerowych, zarabiać tam. Więc to jest w ogóle jakaś też ideologia zupełnie, żeby stworzyć warunki swojej egzystencji w świecie fizycznym, a pracować w grze albo w świecie elektronicznym jak Second Life. To się słabo jeszcze udaje, ale oczywiście myślę, że to jest przyszłość. Jakiś nowy rodzaj emigracji. No przynajmniej duchowej, takiej właśnie, zawodowej, tak, oczywiście, tak, tak, zgadza się. Ostatni, piąty rozdział zatytułowany Gry komputerowe i edukacja w epoce cyfrowej zawiera informacje na temat wartości edukacyjnych znajdujących się w grach. To jest ważny element, dlatego że właśnie wyłania te treści, które czasem są krytycznie przedstawiane w stosunku do dzieci. Często powtarzam, że nie wyobrażam sobie dzisiejszego ucznia szkoły podstawowej, 12-latka, który nie ma na biurku komputera. I to od razu może wzbudzać kontrowersje. No, ale jednak jakby idę w tym kierunku właśnie przez to, że to jest wartość, którą jeśli wyłonić, to co tam jest w tym komputerze i ten system zachowań, to w zasadzie bez tego ciężko jest odrobić zadanie. No, może można, na starych zasadach, ale no, z drugiej strony po co, jeżeli te nowe zasady niosą ze sobą wartość.
Przykładem jest wcześniej wspomniana nauka obcego języka, najczęściej angielskiego, w celu komunikacji z innymi graczami. Podobnie opisane są wartości związane z istnieniem uczestnika w różnych sieciowych społecznościach. Co wydaje mi się nie do przecenienia w dzisiejszych czasach, kiedy no, takie relacje często związane z jakimiś fobiami społecznymi, otwartością, zamkniętością i tak dalej, tutaj można przećwiczyć bardzo dobrze w sieci. Podobnie jak na przestrzeni całego tekstu, doktorant unika powierzchowności i powszechnie znanych stwierdzeń, przy tym wyłania oczywiste, ważne sprawy, wskazując na e-learning z wykorzystaniem gier komputerowych i tutaj odpowiednio daje przykłady, wymienia te gry. Wymienia także pojęcie alfabetyzacji medialnej lub growej, które są dobrym wskaźnikiem zachowań edukacyjnych w sieci, czyli sposobów nauczania w dzisiejszych czasach w ogólnym znaczeniu. To ważna uwaga, właśnie dlatego, że technologie mobilne, w ogóle technologie zdalne będą się rozwijać w nauczaniu i chodzi o to, jak je aplikować. No, może przy pomocy światów, może przy pomocy gier. Trudno do końca rozstrzygnąć, ale dobrze, że coś takiego pada, bo tworzy się perspektywa, do której uniwersytet może sięgnąć, niekoniecznie e-learningowiec, ale właśnie naukowiec, który bada, jak to może działać, sięgając właśnie do jakiejś gry. Tutaj przywołane są postacie, tak jak Mizuko Ito, który wymienia strategie edukacyjne, wśród nich na przykład także katastrofy, czy zachowania, które polegają na nieposłuszeństwie, prawda? Czyli takie gdy wyjście poza pewną konwencję zachowań szkolnych, jakichś takich zdeterminowanych, narzuconych od razu, a jednak służących ekspresji, albo przynajmniej no, takich zachowań, które są nieco inne, prawda? Mogą w jakiś sposób odnaleźć swoje miejsce właśnie w takim świecie. No, zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj właśnie mamy widzę, że już jeden z naszych studentów zniknął, ale prawda, przed chwilą był na sali zajęć. I chodzi o to, że to jest nasz student UMCS-u, prawda? Właśnie Miku Szwagier. No i to jest właśnie tak, że jak ja tutaj zaczynam wykład dla kilkudziesięciu osób, to przychodzą właśnie zające, przedmioty, roboty, prawda, i tak dalej. Ja już od razu wiem, że mam do czynienia z grupą... Ten zając na latach? Tak, tylko że on już poszedł, prawda, ale w razie był. Ja właśnie czwartek był, nasz student, no i student kulturowy, ale właśnie o to chodzi, że oni tak się pojawiają. A to jeszcze musimy powiedzieć słowo, również doktorant jest obecny, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, Second Life. To jest ta postać. Jest tutaj właśnie. A teraz tutaj na mniejszym ekranie, właśnie Państwo widzicie, jak Migła pisze, że jestem, tak? Czyli to jest też nasza studentka, czyli właśnie czuję się zaniepokojona, pewnie, że o niej nie wspomniałem, no ale Migła ma ludzkiego awatara, mówię o zwierzęcych, no więc dlatego oczywiście Migła też jest naszą studentką. Tak, jest oczywiście. Niekoniecznie musimy wnikać, kim jest Milwa w świecie fizycznym, prawda, i tak dalej. W każdym razie właśnie to a propos tych strategii, to a propos właśnie tego, że ta ekspresja w tym wypadku na uniwersytecie się to dokonuje. Wracam do, właśnie tutaj są przywołane takie gry jeszcze, doktora wymienia tutaj konkretne gry służące edukacji, Quest to Learn, Quest Atlantis, czy przydatną do nauki historii Civilization 3. Pod koniec tego rozdziału przywołano polskie projekty, czyli Akademia Elektronika i SRUMCS, a dokładnie projekt Jarocin 85, obydwa z Second Life. Tutaj też chcę taką rzecz podkreślić, że taka współpraca jakby na troszeczkę takim metapoziomie, czyli właśnie w środowisku elektronicznym, w Second Life, którą udało nam się stworzyć z profesorem Radomskim, to też jest takie bardzo coś fajnego w świecie nauki, prawda? Że została zorganizowana pierwsza w Polsce konferencja rok czy dwa lata temu w SLUMCS, a potem jakoś te nasze ścieżki się schodzą, no żeby tą sprawę pchać, prawda? Że jakoś to tam staramy się właśnie robić, uniwersytet, zajęcia i tak dalej, żeby to miało miejsce bytu, żeby się pojawiało jako zjawisko współczesności.
Także tu też o tym właśnie chciałem wspomnieć. Przepraszam, tu wtrącę, że niektórzy szefowie uczelni boją się tego, dlatego że usieciowienie uniwersytetu oznacza, że rektor będzie musiał być erektorem. No, nie. Na tytułatury. Chyba będziemy musieli coś wycinać z tego nagrania. To tam, no, na zakończenie chcę podkreślić erudycyjność pana Radosława Bomby, wyrażającą się w znajomości bogatej literatury, a także na co warto zwrócić uwagę, że praca zawiera ponad 1000 przypisów. Niektóre fragmenty, zwłaszcza te czerpiące z własnego doświadczenia sieciowego doktoranta, są napisane z osobistym zaangażowaniem i miejscami są bezdyskusyjne, co podkreślam, że jest pozytywne. Wolę stwierdzenia niż cały czas brak ostatecznej decyzji naukowca. Za czym się opowiada? Lecimy na ten księżyc, czy nie? Uda się, czy nie? No w humanistyce czasem na miękko się to robi, że może być tak, tak i jest tych rozwiązań mnóstwo, ja dalej nie wiem, jak mam żyć. Ale lecimy zawsze ponad kukułczym gwiazdy. No tak, ale na księżyc trzeba i humanistykę czasem polecieć, prawda? Nawet ryzykując jakieś stwierdzenie. Pracę wymieniono lub scharakteryzowano co najmniej kilkadziesiąt gier i tutaj o ile się orientuję, to można było o jeszcze Diablo 1 wspomnieć. Podobnie tutaj jeszcze chcę tutaj fragment jeszcze omijam. No właśnie, że w pewnym momencie właśnie takie sądy, jak zawarte w doktoracie, tworzą świat nauki, nawet jeśli potem są poddawane dyskusji. To znaczy właśnie te stwierdzenia, których doktorat mówi, że nawet nie to, że on uważa, albo że uważa, ale stwierdza, że tak jest. To jest ta właśnie obiektywizacja zjawiska kulturowego, które po prostu dookreśla swoją perspektywę jako właśnie filozoficzną, w sensie metafizyczną, że tak jest. Bardzo cenię takie poglądy. One mogą stać równolegle w stosunku do innych, ale są stwierdzeniami, jak naukowiec wyobraża sobie świat, w którym żyje, w sensie właśnie opisu naukowego. Czyli bierze za to odpowiedzialność, za ten postulat i to się tutaj dzieje właśnie w kontekście gier. Przyjęcie takiej perspektywy, jak w niniejszej rozprawie, zaświadcza o wiedzy i doświadczeniu doktoranta, co uprawomocnia go do pisania o własnych przekonaniach i stawiania obiektywnych sądów. Tych obiektywnych sądów, tych sądów inni również mogą stawiać, ale cieszę się, że znajduję w pracy stwierdzenia to, co pan myśli, a nie no, szereg różnych postaw. Tutaj wyłania się właśnie, co myśli naukowiec. Rozprawa pana magistra Radosława Bomby, gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, oceniam na bardzo dobry i wnoszę o dopuszczenie do obrony publicznej. Ze względu na oryginalność poruszanej problematyki postuluję również o wyróżnienie. Równocześnie wyrażam intencję, by tekst rozprawy wydać drugim. To jest nauka. Korzystamy z tego, że właśnie jest publiczna. To może pytanie. Czy ja mam je odczytać? Może bardzo ja odczytam. Mogę Wojcem? Bardzo proszę, właśnie Wojcem. Aha, okej. Dzień dobry wszystkim. Zacznę od przedstawienia się, pan Radosław Bomba. Mam pytanie o wirtualne światy online. Czy w pracy swojej wspomina pan również o tak zwanych series virtual worlds, czyli światów wirtualnych, o światach wirtualnych na serio, takich jak Second Life czy OpenSim, które nie są grami, bo po prostu nie spełniają cech definicyjnych gier, ale niestety są przedmiotem uważane za gry. A jeśli tak, to czy pan może opisuje wzajemną relację, czy relację tych światów na serio do światów gier? Dziękuję. Dziękujemy. Odpowiedzi będą już później na końcu. Czy jeszcze jakieś inne uwagi, pytania? Pani też? Bardzo proszę. Proszę się też przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Piotr Witek, jestem zespołem modelowym historii. Historią interesuję się trochę mediami, nowymi mediami, ale też kino, telewizją. W kontekście przedstawiania przeszłości, doświadczenia historycznego w mediach. Mam taką krótką uwagę, też pytanie do pana Radka. Przepraszam, jeszcze mógłby pan głośniej mówić, dobrze? Bo nie słychać tego. Dobrze.
Mianowicie chodzi mi o taki wątek. Mianowicie wielu badaczy twierdzi współcześnie, że ja podzielam ten pogląd na temat ahistoryczności kultury współczesnej. Prawda? Bauman o tym pisał, pisał Baudelaire, prawda? Pisał o tym Postman, pisał Jameson, tak? Że mamy do czynienia, że tak powiem, z upływem czasu, prawda? Czas płynie, natomiast strzałka gdzieś tam się zagubiła, prawda? Mówi się o czasie rytmicznym, mówi się o czasie wielokierunkowym, prawda? W związku z powyższym chciałbym zapytać o taką rzecz. Bo ten wątek się nie pojawił w referacie i w recenzjach też nie pojawił się u panów profesorów dotyczący doświadczenia historyczności spraw komputerowych, tak? Zwłaszcza w kontekście współczesnych badań nad pamięcią oraz świadomością historyczną, prawda? I właśnie w związku z tym, że te nowe media dekonstruują uczucie historyczności, prawda, czasu historycznego, jak to się ma, prawda, doświadczenie historyczności właśnie w kontekście gier komputerowych, na ile to, że tak powiem, zmienia, prawda, nasze doświadczenie historyczności, doświadczenie czasu w ogóle jako takiego, prawda? I na ile może mówić o czasie historycznym, na przykład. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze silnie jeszcze. Szuchowski, to pani przyszły. Ja mam pytanie dotyczące nazewnictwa. Dlaczego wraca mi się tylko gry komputerowe, a na przykład nie gry wideo? Czy to wychodzi pan z założenia, że to skupił się na grach, powiedzmy, wydawanych na platformę komputerową i pomijając konsole, smartfony i tak dalej? Czy po prostu jest tym coś więcej, jeśli podłoże? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę jeszcze. Krzysztof Twaj, UMTS. Ja chciałem zapytać trochę krytycznie o to. Ostatnio przeczytałem, że szefowie, czy w ogóle pracownicy Krzemowej Doliny stworzyli szkołę, w której nie ma żadnego komputera, nawiązując do pana profesora, że nie wyobraża sobie 12-latka bez komputera, twierdząc, że takie skomputeryzowanie szkolnictwa wcale nie jest dobre. I to jest ciekawe, że ci, którzy są w centrum technologii, ci, którzy tak naprawdę ją są w awangardzie technologicznej, wymyślili coś takiego i wręcz twierdzą, że książka w ręku tego ich dzieci jest dla nich ważniejsza niż komputer, który tak naprawdę oni wymyślają często, czy programy, które oni piszą. I o to chciałbym zapytać. Dziękuję. Tylko teraz nie wiem, do kogo to jest pytanie. Do doktora. Dobrze. Prawda, do wszystkich. Dobrze. Tak, jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś inne uwagi? Coś nie słychać tam. Można jeszcze zadać pytanie? Można? Tak, oczywiście, bardzo proszę. Ja mam pytanie nawiązujące w zasadzie do tego, co tu cały czas pada, to znaczy interesuje mnie właśnie ta sytuacja ceny. Chciałbym, żeby... Czy pan mógłby powiedzieć, czym różni się gra od świata elektronicznego, czyli dlaczego Soczentajek nie jest grą? Pewnie w obydwu światach tego usłyszymy. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie słyszę, nie widzę, to może zakończymy ten moment i oddaję teraz głos panu magistrowi Dąbie w celu odpowiedzi na pytania, może w kolejności na początek recenzentom, a później na inne. Bardzo proszę. Dobrze, to najpierw odniosę się z tego pytania, może się nie poprzeć. Dobrze, to ja schodzę w głos. Najpierw odniosę się do pytania pana profesora Kuskiego i do pytania zadanego tutaj ze świata Second Life, bo wydaje mi się, że te pytania się ze sobą w pewien sposób zazębiają i uzupełniają. Czyli pytanie, czy różni się Second Life od gier komputerowych. Proszę zacząć od środowisk. Trzeba zauważyć, że właściwie takie środowiska jak Second Life tak naprawdę wyewoluowały z gier komputerowych, z wirtualnych światów. Tutaj można sięgnąć aż do modów, prawda, które jeszcze miały charakter tekstowy. No i właściwie to nawet w sferze wizualnej jakby kojarzy się, że mam takie elementy jak awatary, interakcje i tak dalej, czyli te nowomedialne wyróżniki w świecie gier. I pytanie, czym to się różni? To znaczy, wydaje mi się, że wirtualny świat jest czymś szerszym, bez wątpienia, niż gra. Ja poruszam tą tematykę w swojej pracy w odniesieniu do projektu Jarocin Second Life. Ale z drugiej strony istnieje również taka kategoria,
zawsze związała praskę jak metę. Czyli na przykład, jeżeli teraz byśmy zaczęli się w tym wirtualnym świecie bawić w Garianego, to czy to byłaby gra komputerowa, czy byłby to wirtualny świat? To znaczy, moim zdaniem każda gra komputerowa jest swego rodzaju wirtualnym światem, natomiast nie każdy wirtualny świat jest grą komputerową. Może się nią stać, ale nie musi, prawda? Czyli moim zdaniem istotna jest tutaj ta kategoria pragmatyczna, czyli jak wykorzystujemy ten wirtualny świat i jak go używamy. Na przykład Second Life, z tego co się orientuję, również jest wykorzystywany do gier sieciowych, prawda? Czyli tworzy się tutaj środowiska zbliżone do gier fabularnych, ale tworzy się też na przykład wirtualny uniwersytet, prawda? Co niekoniecznie ma jakby wiele wspólnego z grą. Czyli w pewnych zastosowaniach wirtualny świat Second Life może stać się grą, prawda? Czyli tutaj to pragmatyczne ujęcie dla mnie jest dość istotne. Oczywiście też funkcje ludyczne, bo gra przede wszystkim ma bawić. Tutaj mam poważną ochronę pracy doktorskiej, jakby jest realizowana inna funkcja, prawda? Więc myślę, że wirtualne światy są dużo szersze niż same gry komputerowe. Natomiast wyewoluowały z nich i są ich elementem. Są też właśnie to kryterium pragmatyczne, jest tutaj dość istotne i koncepcja metagry, czyli gry, która dzieje się w wirtualnym świecie, prawda? Do pewnego stopnia mam nadzieję, że to jest satysfakcjonująca odpowiedź. To jest z sieci odpowiedź taka, że encyklopedia może być do zabawy, a zabawą nie jest. Więc de facto tutaj osoba pytająca się twierdzi, iż mimo wszystko wirtualny świat jest środowiskiem, a nie grą. A że może być grą, to nie tyle jako wirtualny świat, tylko bardziej jako po prostu wykorzystanie, co de facto pokrywa się z tym, co zostało powiedziane. To znaczy zależy, jaką metodologię, którą przyjąłem do pewnego stopnia, to wyjaśniam. Zależy, jak to sobie będziemy konstruować, bo jeżeli sobie stworzymy środowisko do zabawy, tylko i wyłącznie do zabawy, to w tym środowisku, w tej społeczności, w tej grupie społecznej, on będzie grą, prawda? Natomiast możemy sobie zaadaptować to środowisko w zupełnie inny sposób, zaaranżować je odpowiednio, no i wtedy mamy jakby wyrealizowane inne funkcje. Tak, konstrukcja próbuję przejść teraz do odpowiedzi do centrum. Nie przekonuję. Tak, to właśnie. Tak, dziękuję bardzo. To ciekawa odpowiedź. I tutaj, nie wiem, czy pytanie od pana profesora, czy się pojawiło, pan profesor Krzysztofka, bo... Nie. Właściwie nie zadbacie. Ale chodzi o uwagi w recenzji. Tak, tak, czyli tutaj... Jedyny problem to jest problem terytoria podniosłem, ale to nie było adresowane do doktora. Ale w recenzji pan profesor podjął tam kilka... Tak, tutaj chciałbym się do tego odnieść. To znaczy słusznie, że pan profesor zwrócił moją uwagę na właściwie ten dorobek Szkoły Frankfurskiej, o który powinien poszerzyć tak naprawdę swój doktorat, bo tam również pojawiła się kwestia przemysłu kulturowego, co właściwie wydaje mi się też dość ważną perspektywą. No i bez wątpienia będzie to wymagać tutaj uzupełnienia i pewnej reinterpretacji wątków, które się pojawiają w pracy. Właściwie skupiłem się bardziej na tych brytyjskich studiach kulturowych, na tym ujęciu antropologii codzienności i rzeczywiście też kluczowe postacie właśnie jak Habermas muszą być jakby z powrotem zaadoptowane do tej pracy, czy muszę przemyśleć pewne wątki w ich perspektywie. Jeżeli chodzi o pytania tutaj zadane auditorium, to zacznę od pytania o historyczność grach. Rzeczywiście tutaj wirtualne światy są taką rzeczywistością ahistoryczną. Ja trochę do tego nawiązuję, przywołując koncepcję chociażby Lwa Manowicza. Lew Manowicz mówi, że właściwie dzisiejsza kultura jest taką trochę bazą danych. Zresztą podobnie Jamson, tylko Jamson w perspektywie postmodernizmu, prawda, mówi, że wszystko jest dzisiaj pastiszem, gramy sobie tymi różnymi maskami w teatrze, tak, wszystko ze sobą łączymy, natomiast Manowicz używa tej perspektywy bardziej takiej nowomedialnej, czyli mamy bazę danych, z których wyciągamy i rekonstruujemy tą rzeczywistość. Na ile to zmienia doświadczenie czasu? No myślę, że w dużej mierze to zmienia doświadczenie czasu, bo właściwie wchodzimy w nowe środowisko, prawda? Sądzę, że wielu graczom jest znane doświadczenie, znaczy zupełnie inaczej płynący czas w grze, a zupełnie inaczej płynący czas
nie? Że łapie się taką osobę, łapie się taka osoba na tym, że powiedzmy minęło 5 godzin gry, natomiast wydaje się, że to była tylko chwila. Także sądzę, że tutaj gry są takim kolejnym, jak gdyby kolejną płaszczyzną, nie wiem czy to dobre słowo, remiksacji, prawda, historii. Prawda? Ona co jakiś czas jest wyjmowana, przetwarzana w sensie estetycznym, w sensie znaczeniowym, ale jednocześnie istotnym zagadnieniem jest sam czas w grach komputerowych, prawda? Czy historia wirtualnych światów w ogóle. Prawda? Tutaj jakby rozwija się taka kolejna płaszczyzna do refleksji. Czy, jak mówi Baudelaire, czy ten świat, czy ten czas jeszcze płynie, czy właściwie on tylko cyrkuluje, że zmieniają się kolejne mody, zmienia się tylko ten sztafasz i dość często to właśnie w grach komputerowych widać. Jest to taka płaszczyzna przetwarzania tego doświadczenia historii, czy nawet doświadczenia pamięci. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź na pytanie. Jeśli można jeszcze, krótkie pytanie. Interesuje mnie to w tym kontekście, że Zimmermann mówi o historyczności kultury, prawda? Pan na przykład przyjął perspektywę stricte historyczną, pokazując na historię wielką potrafię, idealną, prawda? I na ile się przekłada na przykład doświadczenie historyczności kultury kreowane przez nowe media, prawda, na epistemologię, prawda, i na podejście do badań. Z jednej strony głosimy ahistoryczność, koniec historii, prawda, i tak dalej, z drugiej strony uprawiamy badania historyczne, trzymając się perspektywy linearnej, prawda, od przeszłości ku przyszłości, tak? I na ile to, na ile te nowe media właśnie, czy mają wpływ, czy to się przekłada na epistemologię, czy się nie przekłada, prawda? Bo Kate Jenkins pisał na przykład, uznając Rorty'ego za historyka postmodernistycznego, dlaczego? Że jego nie interesuje linearna perspektywa historyczna, tak? Że w jego interpretacji, prawda, on sobie bierze różne książki z różnych płyt, z różnych epok i nie odczytuje ich na warunkach autorów, prawda? Tylko tu i teraz, tak? Co one mogło dla niego znaczyć, tak? I tak dalej, prawda? I w tym sensie, jak się ma ta historyczność, doświadczenie historyczności w tej perspektywie, tak? Media i głoszenie historyczności kultury i epistemologicznego podejścia, prawda? W sensie takim... Bardzo proszę jeszcze o odpowiedź. Tak, ja rozumiem to podejście. To znaczy, ja zaznaczyłem w swojej pracy dość istotny wątek, to znaczy posługuję się w pewien sposób na przykład linią czasu, bo to jest wygodne, prawda, żeby pokazać pewne aspekty. Niemniej jednak zaznaczyłem, że historię możemy pisać w różny sposób i że to nie jest jakaś jedna linia, która jest jedynie słuszną wizją historii, prawda, bo ten splot wydarzeń historycznych jest tutaj bardzo, bardzo skomplikowany, prawda, i można tą historię napisać w inny sposób, z innej perspektywy, zresztą tutaj również są istotne takie wytyczne, bym powiedział, społeczno-kulturowe, prawda, czyli czy jestem mężczyzną, czy kobietą, tak, czy jaka orientacja i seksualna, czy z jakiej warstwy społecznej się wywodzę. Te historie można naprawdę układać na różne sposoby. I tak jak zaznaczyłem, jest to jakby, w mojej pracy jest to jeden ze sposobów tego, jak ja to widzę, będąc tym, kim jestem, prawda, ze swojej perspektywy, co to też pokrywało się z tą koncepcją Rorty'ego. Może to tak zabrzmiało ewolucyjnie, natomiast raczej starałem się oddać pewną atmosferę, prawda, tego okresu. I myślę, że tutaj jest problem też taki metodologiczny właśnie, jak opisywać te światła, prawda. To jest istotna kwestia. No właśnie przywołałem Baudelaire, który mówi o tej cyrkulacji, no ale cyrkulacja też zakłada pewną zmianę i też właściwie możemy jakby ujmować ją linearnie. Trochę, nie wiem, brakuje tutaj języka, prawda, żeby przełożyć te kategorie, o których Pan wspominał, właśnie na jakąś taką sensowną, koherentną perspektywę kulturową, czy teorię właściwie historii wirtualnych światów. Jeszcze tam zostały dwa. Tak. Pan Baj i Pan Kutas. Dlaczego gry komputerowe, a nie gry wideo? To znaczy tak, ja zdefiniowałem komputer w swojej pracy bardzo szeroko, także dla mnie komputerem jest każde urządzenie cyfrowe w gruncie rzeczy. I nawet pierwsze gry komputerowe, które sensu stricto nie korzystały z technologii cyfrowej, bo jeszcze ich wtedy nie było, one się opierały na technologii digitalnej, też mogą być uznane do pewnego stopnia za gry komputerowe. To jest jakby szerokie ujęcie, bo na przykład używają przełączników. A przełącznik jest już bramką logiczną typu NOT, prawda? Czyli 0 albo 1. Jest to pewna forma prymitywnej pierwszej bramki logicznej, prawda? Ja zdaję sobie sprawę, że to jeszcze nie jest komputer.
ale jest to pewien prototyp czegoś, co dopiero wejdzie. I tutaj odwołam się do takiej pracy pana doktora Piotra Cymińskiego o interfejsach. On na przykład zauważa, że właściwie każde urządzenie od komputera po laptopa po komórkę składa się tak naprawdę w środku z bardzo podobnych części, prawda? Czyli jeżeli przyjmiemy to kryterium cyfrowości na płaszczyźnie urządzenia, no to obejmuje to i gry wideo, i gry na tablety, i gry na GPS-ie, prawda, oparte na GPS-ie, czy na rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości, na layarze i tak dalej. Czyli przyjąłem tutaj bardzo szeroką definicję, to taki był cel pracy, żeby pokazać gry jako fenomen kulturowy, który nie pojawił się dzisiaj, który nie dotyka tylko jednej sfery rzeczywistości, ale właściwie obejmuje ich bardzo dużo, ma też bogatą historię, prawda, no i stąd właśnie te gry komputerowe. Jeszcze zostało pytanie pana kontekst Doliny Krzemowej. Tak, czy książka, czy gra. Tak? No myślę, że to jest ciekawy eksperyment, prawda, edukacyjny, który, tak jak pan mówi, pojawia się w oku cyklonu, tak, czyli w Dolinie Krzemowej, gdzie właściwie cała technologia, tak, stamtąd się do nas płynie. Ale z drugiej strony też pojawiają się takie eksperymenty, które też opisuje w swojej pracy, jak szkoła w Nowym Jorku, Quest to Learn, która właściwie cały proces edukacyjny upodabnia do gry komputerowej. I to nie tylko chodzi o to, że oni wykorzystują wirtualne światy, jak Second Life, symulacje i tu podobne rzeczy, ale wykorzystują na przykład logikę questów do zdobywania wiedzy. Czyli nauka matematyki nie polega na tym, że dziecko przychodzi do sali i uczy się matematyki, tylko na przykład w książce w bibliotece znajduje mapę do skarbu, tak? Ale żeby dotrzeć do tego skarbu, trzeba rozwiązać jakieś zadanie matematyczne, które pozwoli zdobyć kolejną wskazówkę i tak dalej, prawda? Także ja nie neguję tego nurtu, bo myślę, że ważne jest tutaj trzeźwe podejście, prawda? Można wykorzystywać skutecznie gry komputerowe w pewnych sferach, być może w innych sferach się nie sprawdzą. Który eksperyment, czy ten eksperyment, o którym pan mówi w Dolinie Krzemowej, będzie bardziej efektywny i kreatywny? Czy ten eksperyment Quest to Learn, to pozostaje sprawą dyskusyjną, chyba czas pokaże, prawda? Zresztą podobny wątek, jak pan już wspomniał, pojawia się w książce Laurensa Lanziga Remix. I on też zastanawia się, czy uczyć swoje dzieci tej wysokiej kultury, prawda? Czy pozwolić im grać w gry komputerowe i tak dalej. I też zostaje to pytanie jako pytanie otwarte, bo właściwie nie wiemy, tak? Myślę, że jest tu duży potencjał, który nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany, natomiast nie neguje to tradycyjnych form i możliwości wykorzystania gier komputerowych, czy wykorzystania tradycyjnych form przekazu treści. Sądzę, że te aspekty się tutaj uzupełniają. To jeśli jeszcze można, ponieważ to tak pytanie chyba było ogólnie do nas wszystkich skierowane. Ja znam ten problem i tutaj tym panom z Doliny Krzemowej po prostu chodziło o jeden bardzo ważny taki wątek dydaktyczny, mianowicie o to, że gry komputerowe, czy w ogóle nowe media charakteryzują się tym, że wymagają jak gdyby wielozadaniowości, że osoba, która siedzi przy komputerze, może sobie grać, jednocześnie czatować, słuchać muzyki, prawda, w słuchawkach i tam jeszcze parę innych rzeczy, prawda, to się nazywa wielozadaniowość, tam multitasking. Natomiast jest to wybitnie sprzyjająca cecha w nauczaniu przedmiotów ścisłych, które wymagają skupienia. I po to się na przykład zaleca czytanie książek, a w szczególności powieści, które wymagają bardzo uważnego właśnie skupienia się na akcji, na treści i między innymi to była główna przyczyna tego, że ci ludzie, prawda, twórcy współczesnego świata informacjonalistycznego wskazują, że jednak są takie obszary niezwykle ważne dla rozwoju tego świata informacjonalistycznego, którego podstawą, no nie oszukujmy się, jest matematyka i logika, które właśnie wymagają tradycyjnych metod nauczania. Tak tytułem do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam jedno takie pytanie do panów recenzentów. Czy panowie jeszcze nie uważają, że doktorant powinien państwu coś jeszcze dopowiedzieć na pana, państwa recenzję? No właśnie, ja tu mam problem z gamificacji, która jakby ma za zadanie modelowanie rzeczywistości społecznej niemal we wszystkich dziedzinach życia według arytmetyki gier. Ja nie znam tego prawa, o których tam było mowa w recenzji. Jeśli się
się na przykład słyszy, że to jest przykład ekodrivingu gdzieś tam w Skandynawii, prawda? Że dzięki tym drzewkom, które rośnie, jeśli się jedzie oszczędniej, to, no to ten kierowca ma natychmiastową nagrodę, że ma większe drzewko, czyli używa mniej benzyny, mniej zatruwania środowiska, ale nagle jest czerwone światło i on nie chce, żeby to drzewko mu się skończyło i przejeżdża przez czerwone światło. I coraz więcej takich przypadków. Chodzi o jednostkowe oblicze tego, i takiego uzależnienia właściwie przyszłego modelu edukacji, może także polityki, relacji międzyludzkich, albo do komunikacji małżeństwa, bo też pewnie dojdzie, że to może być coś takiego posthumanistycznego. Tego mi zabrakło. No to proszę. Tak, ja ten wątek rozwijam szerzej w artykule, który poświęciłem gamifikacji, o którym pan profesor wspomniał. Natomiast oczywiście gamifikacja nie niesie ze sobą tylko pozytywnych zjawisk, są również zjawiska negatywne. Takim zjawiskiem jest na przykład panoptyzm, bo są to też urządzenia, które zbierają u nas różnego rodzaju informacje. Natomiast myślę, że pozytywnymi aspektami jest tutaj pewne adaptacje, które tutaj omówiłem, czyli możliwość tak naprawdę demokratyzacji pewnych sfer życia. To się pojawiło w tym My Farm, gdzie właściwie internauci mogą kierować farmą, tak? Możemy to pociągnąć dalej. Jeżeli My Farm, to dlaczego nie My University, My School, prawda? Żeby studenci kierować swoją szkołą albo swoim uniwersytetem. Natomiast rzeczywiście rozwija się też ta negatywna strona, która też jak gdyby wiąże się bezpośrednio z zastosowaniami marketingowymi, prawda? Czyli to nie tylko ma nas zachęcać do zakupów, ale te mechanizmy gamifikujące mają też śledzić nasze zachowania, nasze style życia, gromadzić o nas informacje, co później jest bezpośrednio przekuwane na zysk, jest komercjalizowane po prostu. Dlatego tutaj może nie rozwinąłem się w tym kierunku szczególnie, bo bardziej mi chodziło o to, jak gamifikacja zmienia sferę pracy. Natomiast warto też, myślę, wspomnieć o tych negatywnych stronach. Dlatego myślę, że ten wątek też jest takim wątkiem jeszcze ciągle otwartym. Biznes rzeczywiście idzie w tą bardziej negatywną stronę, natomiast pojawiają się pewne oddolne inicjatywy, które pokazują, że gamifikację można ciekawie adoptować do ulepszania czy poprawiania pewnych sfer życia. Ale oczywiście wspomnę to w pracy. Dobrze. I teraz jeszcze mam pytanie do profesora Ostrowskiego. Czy pan profesor też jeszcze pan ma coś do zapytania? Czy jeśli chodzi o pytania, to pytań nie mam, ale mam drobny komentarz, jeśli można, że właśnie padają tutaj z sieci Second Life uwagi, że osoby chciałyby zobaczyć film naszej obrony. Czy dalszy, kolejny etap się zaczyna publicznej obrony, prawda? Czyli że zainteresowanie wydarzeniem, które normalnie jest jednak zamknięte, bo jest publiczne, ale zamknięte, a tutaj pojawia się ono już nie tylko jako stawione gdzieś tam, być może, prawda? Ale już się zainteresowanie, czyli może pójdzie w ogóle dalej. Tak? To chciałem pokazać. A co sprawy do wydatności? No, to jest publiczna. Jeżeli nastąpi taka na przykład sytuacja, to dobre pytanie, że na przykład pan Radosław powie, że nie życzy sobie, to nie zostanie opublikowane, to już działa na zasadzie zaufania, prawda? Bo jest nagrywane w świecie, tak a propos, nie na moim komputerze, tylko zostanie nagrywane, to nie zostanie opublikowane, prawda? Gdyby była taka wola kierownictwa na przykład instytutu, ale właśnie to tak działa. To jest to doświadczenie. Rozważamy tą kwestię. Ja dopowiem też słowo komentarza, że na tym przykładzie widać, na tej transmisji Second Life, że mieli rację ci, którzy mówią, że już nie ma pojęcia lokalności jako czegoś osobnego i globalności jako czegoś innego. Musimy używać teraz oksymoronu, żeby opisać rzeczywistość. Coś jest jednocześnie lokalne i globalne. No i brak słowa, no to się wymyśla coś takiego jak lokalność, tak? Jest to coraz więcej takich terminów, które są wewnętrznie sprzeczne.
przedstawiciele nauk pozytywnych by się przewrócili w grobie, chyba zostali skremowani, to by się przesypali jeszcze raz. I to jest nowe fakty i nowe wyzwania, przed którymi stoi nauka. Bo się, i tu był problem przy takich pracach doktorskich z tej dziedziny, że jest problem wyczerpywania się paradygmatu, czyli krótko mówiąc nie ograniczoności języka, jakim oferujemy, ponieważ mamy paradygmat się wyczerpuje wtedy, kiedy mamy więcej pytań niż odpowiedzi na gruncie określonej wiedzy. No i tu też coś takiego myślę, że mamy do czynienia. Dziękuję bardzo. Myślę, że na tym etapie zakończymy publiczną na razie część obrony. Do tej publicznej części wrócimy za moment, a w tej chwili zarządzam posiedzenie wąskiego rozumianej komisji. I teraz tak, część niejawna. Tak, tak. Wyłączyliśmy mikrofony, oni nie słyszą. Jednogłośnie przyjęła obronę doktoratu i że jednogłośnie też głosowała za nadaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa naszemu doktorantowi, panu magistrowi Radosławowi Bombie. I oczywiście, że w protokole tutaj dodam, będzie ta notacja o tej nagrodzie, to jest wniosek jednego z profesorów, tak? Wnioskowałem o wyróżnienie. O wyróżnienie i... Może nagrodę ministra. To jest, to się tym łączy, jeżeli to za książkę, to ewentualnie to jest tam, trzeba to będzie rozpodobnić, ale to i o publikacji, i o opublikowaniu, no to jest myślę oczywiste. W takim razie gratuluję panu Radkowi, no jeszcze do tego 19 musi pan poczekać z oficjalnymi dokładami, bo my jesteśmy tylko Komisją Rady Wydziału, ale myślę, że to szybko nastąpi i nie będzie problemu. Jeszcze raz serdecznie gratuluję za bardzo piękną obronę i także za piękne odpowiedzi i za to, że jest pan pierwszym doktorantem kulturoznawców grona studentów kulturoznawstwa UNC. To jest też historyczna sprawa. Ja to jako organizator tego kulturoznawstwa no, pamiętam bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dziękuję panu recenzentom. Po pierwsze za przybycie, bo to też jest ważna sprawa. Z Krakowa to też jest kawał drogi. Z Warszawy może nie, ale teraz zatłoczona. I za te piękne recenzje, bardzo kompetentne, jak zauważyłem, i, no i bardzo pochlebne. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie, członkom Rady naszej Rady Naukowej Instytutu. Pani sekretarz też dziękuję, której wcześniej nie powitałem, ale no, pewnie w październiku czy listopadzie będzie się pełniła i złożyła doktorat, także następna osoba do obrony. Dziękuję Państwu wszystkim za przybycie. Jeżeli pan doktor jeszcze chce zabrać głos, to bardzo proszę. A jeszcze, przepraszam, jeszcze dziękuję panu promotorowi. Zapomniałem, ale on jest na to. Tak jakoś codzienna sprawa. Proszę bardzo. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim panu profesorowi Andrzejowi Radomskiemu, moim promotorowi, za nieocenioną pomoc, wsparcie merytoryczne, wskazówki przy pisaniu mojej pracy. Bardzo dziękuję również
panu, zacznę może od pana profesora Ostrowickiego. Bardzo serdecznie dziękuję również recenzentom, panu profesorowi Ostrowickiemu, panu profesorowi Krzysztofkowi za cenne uwagi, za niezwykle ważne dla mnie no, refleksje, które będę się starał do swojej pracy zaadoptować. Steruję tą arką gier, po prostu zadbał bardziej. Dziękuję serdecznie również dyrektorowi naszego instytutu, panu profesorowi Łodzińskiemu. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że jest pan już na końcu tej drogi. Ale będzie zaraz następna. No, za moment trzeba się zabierać. Bardzo serdeczne podziękowania chciałbym przekazać mojej kochanej żonie za pomoc, cierpliwość, naprawdanie szkoły i wsparcie przez ten cały czas, bo nie udało mi się napisać tego doktoratu bez niej. Również chciałbym podziękować mojemu tacie, który nie doczekał tej chwili, ale bez niego też nie byłoby mnie tutaj. Kolegom i koleżankom z zakładu, kolegom i koleżankom z Instytutu, wszystkim zgromadzonym i oczywiście studentom, doktorantom, których dyskusje, pomysły no, bez wątpienia też wzbogaciły moją pracę. Również dziękuję osobom, które uczestniczą w Second Life za przybycie. Dziękuję koledze Rafałowi Moczadło tutaj za sprawną obsługę. Dziękuję serdecznie. Dlaczego moje psy bardzo szczekają, jak to słyszą głos karetki. Każdy głos straszny szczekanie. Głośne, dzień, w nocy, nieważne kiedy. A jeżeli tam w tej klasie za moim spodem.